drugi tom Alfabetu Idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book. Polecam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak może trochę, że się... Ale to powiem od razu sprawiedliwie, to nie jest tak, że ja tutaj się przed pana redaktora wdarłem. Tutaj organizatorzy tak uzgodnili, że ja zrobię małe wprowadzenie do tematu. Takie wprowadzenie, no bo ja to taki jestem politolog, a poniekąd po reformie Gowina nawet prawnika ze mnie zrobili. W każdym razie takie małe wprowadzenie do tematu, bo oczywiście to, że rozmawiamy w tym momencie o problemie suwerenności, to nie jest przypadek. Dlatego, że niedawno, no ile tam mniej więcej, za 2 tygodnie temu, Parlament Europejski rozpoczął procedurę zmiany traktatów Unii Europejskiej. No i jest to kwestia, która wywoływała żywą dyskusję, już kiedy ta dyskusja się zaczęła. Wywołuje i prawdopodobnie wywoływać przez kilka lat tą dyskusję będzie. Ja powiem szczerze i uczciwie, nie wierzę w to, że traktaty unijne zostaną zmienione. Dlaczego nie wierzę? Dlatego, że jak sobie spojrzymy na głosowanie w Parlamencie Europejskim, no to wniosek o zmianę traktatów przeszedł bodajże 17 głosami zaledwie. Jest to bardzo niewielka większość. Co więcej, zmiana traktatów, aby się mogła dokonać, to tak naprawdę oznacza podpisanie zupełnie nowego traktatu, bo tak jest to jakby z punktu widzenia prawnego. Każda zmiana to jest jakby podpisanie od zera, czyli zgodzić się na tę zmianę muszą wszystkie 27 państw członkowskich. Gdyby w Parlamencie Europejskim głosowanie było tam, nie wiem, 500 do 20, to bym powiedział, że pewnie przejdzie. No ale w momencie, kiedy jest to kilkunastoma głosami, ja osobiście w to nie wierzę. Zresztą powiem tak, to nie jest tylko kwestia wiary, jest to również kwestia wiedzy. Tak się akurat składa, że jestem autorem książki, która w tej chwili jest gdzieś tam w składzie, takiego przewodnika po federalizacji Unii Europejskiej, ale nie takiego, jak to zwykle się pisze, to znaczy jak wygląda struktura Unii Europejskiej, jakie są zmiany i tak dalej, bo tak zwykle do tego podchodzą prawnicy. Ja to napisałem jako politolog, a mianowicie dokonałem przeglądu wszystkich sił politycznych w Europie, zaczynając od Europartii w Parlamencie Europejskim, a idąc przez wszystkie partie w poszczególnych państwach znaczące, no przyznam się, dobra, Estonii na przykład nie przerobiłem, bo moje możliwości językowe okazały się być niewystarczające, żeby przestudiować programy estońskich partii politycznych, aczkolwiek przypominam Państwu, że weto Estonii wystarczyłoby, aby zmiany traktatowe nie weszły w życie. W każdym razie po tej analizie doszedłem do wniosku, że obraz medialny, który mamy, a mamy taki obraz medialny, powstały w mediach przez wiele, wiele lat, budowany, iż wszyscy są za Europą, jest obrazem fałszywym. Generalnie za federalizacją Unii Europejskiej jest tylko 6 państw. Tylko tych ważniejszych, centralnych, państw, których ja określam jako neoimperium karolińskie, to znaczy tych, które kiedyś tworzyły Imperium Karola Wielkiego. To znaczy są to Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, mała potęga Luksemburg i pięć państw, które zawsze i wszędzie są za federalizacją Unii Europejskiej. Z powodów zresztą bardzo różnych. W przypadku Beneluxu, czyli Belgii, Holandii, Luksemburgu, powód jest prosty. To są narody, które się zawsze obawiają konfliktu niemiecko-francuskiego, no bo wtedy czołgi przejeżdżały zawsze w tą lub z powrotem, tak, więc one zawsze chcą federalizacji, bo dla nich to znaczy pokój. I po drugie powód, bym powiedział, bardziej aktualny, bo wybuch wojny jakiś taki wprost w Europie, oczywiście nikt w tej chwili sobie tego nie wierzy i nie wyobraża. Powód drugi, bardziej aktualny, jest taki, iż są to państwa, szczególnie Belgia i Holandia, które żyją z eksportu towarów unijnych, ponieważ mają największe porty w Europie. I mówiąc wprost, są zainteresowane tym, żeby zjednoczona Europa bez żadnych konfliktów przewoziła towaru gdzieś tam do Ostendy, Rotterdamu i stamtąd wywoziła. I paradoksalnie Belgia i Holandia znajdują się wśród, chyba z tego co pamiętam, 6 czy 7 największych eksporterów świata. Tylko że one eksportują głównie nie swoje towary, tylko te, które są do nich przewożone, ale są zainteresowane jakby pogłębieniem i zabezpieczeniem integracji europejskiej, bo to oznacza dla nich duże korzyści.
Niemcy chcą federalizacji Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska realizuje wszystkie ich marzenia od mniej więcej 150 lat. Wspólny rynek europejski. I wreszcie oznacza to, że Niemcy będą mogły, bo Niemcy, nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że są dziwnie rozwinięte gospodarczo. To znaczy mają nadprodukcję i nadrozwój pewnych gałęzi przemysłu, a mianowicie tego wszystkiego, co kojarzymy z przemysłem chemicznym i maszynowym. W ramach tego maszynowego są również samochody, to jest w tej chwili podstawa przemysłu maszynowego niemieckiego. I konsument niemiecki już od drugiej połowy XIX wieku nie był w stanie kupić wszystkich produktów przemysłu maszynowego i chemicznego. Niemcy były w stanie produkować tego 5 razy tyle, ile były w stanie sprzedać na rynku wewnętrznym. Więc potrzebują mieć rynek europejski. A na ten rynek europejski muszą eksportować, czyli muszą mieć wolny rynek, muszą mieć możliwość sprowadzania taniej siły roboczej, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, i muszą mieć coś takiego, co już to 150 lat temu Niemcy o tym pisali, co dzisiaj się nazywa ekologiczną żywnością, no bo żywność niemiecka, powiedzmy sobie szczerze, najlepszej jakości na tej chemii hodowana nie jest. Stąd Niemcy też są za tym projektem. I plus jeszcze taki bym powiedział powód lakoniczny dosyć. Niemcy nigdy nie mieli państwa narodowego i nie umieją myśleć w tej kategorii. Niemiec myśli w kategorii małych ojczyzn, tych hajmacików, prawda, a potem jest duża ojczyzna, no to musi być wielka przestrzeń, jak oni nazywają, Großraum, czyli coś wielkiego, Europa. Oni nie myślą w kategorii, że są jakieś Niemcy pomiędzy Odrą a Renem. Nie, musi być coś wielkiego. Po prostu tak mają, bo nigdy nie mieli takiego swojego państwa w historii. I to powoduje, że Niemcy też ten projekt popierają. Projektem popiera Francja, której wydaje się, że poprzez integrację europejską stworzy czy odtworzy swoją pozycję w świecie. Francja jest ślepa i głucha na to, że jej pozycja międzynarodowa jest znacznie niższa od Niemiec i dlatego nie będzie i nie jest dla Niemiec równoprawnym partnerem. Ale Francuzi nie przyjmują tego do wiadomości, ponieważ jest dla nich oczywiste, że siła, przewaga ich kultury spowoduje, że to oni będą elementem dominującej w Unii Europejskiej. Ja powiem tak, wszyscy zewnętrzni obserwatorzy nie bardzo wiedzą, na czym miałoby to polegać, ale Francuzi są przekonani i tak po prostu mają. Co do pozostałych państw europejskich, to tutaj siły polityczne są radykalnie podzielone, jeśli chodzi o federalizację Unii Europejskiej. Radykalnie. Ja na przykład pisząc tą swoją książkę o integracji europejskiej odkryłem, że najbardziej eurosceptyczną partią w Europie to wcale nie jest partia Marine Le Pen. Jak przeczytałem sobie program europejski chadeków portugalskich, to stwierdziłem, że to są dopiero eurosceptycy. Tak. I co ciekawe, stanowią oni część Europejskiej Partii Ludowej, która prawie w całości głosowała za projektem integracji europejskiej. Bo partie wszystkie centrum, centroprawicowe, chadeckie, konserwatywne, konserwatywno-chadeckie w całej Europie Zachodniej są przeciwko projektowi federalizacji Unii Europejskiej. To samo mamy również w Europie Środkowej czy w Europie Wschodniej, tej tak zwanej nowych państwach Unii. Przeciwko federalizacji występuje z nowych państw Unii występują zdecydowanie Czechy. W ogóle nawet nie chcą dyskutować na ten temat. Do tego stopnia, iż póki nie odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim, rząd Czech nie chciał się nawet ustosunkować do projektów federalizacji Unii Europejskiej, uznając, że ich nie ma. Tak. Kiedy niedawno kanclerz Niemiec Olaf Scholz gościł w Pradze i wygłosił słynną swoją mowę praską, być może Państwo oglądali u mnie na kanale, bo omawiałem dokładnie jej treść i ją streszczałem, gdzie właśnie wybrzmiał postulat federalizacji Europy, premier Czech spytany, co na ten temat sądzi, powiedział, że nie miał czasu przeczytać projektu. Tak. Wierzycie Państwo, że nie znalazł czasu na przeczytanie projektu? Nie, po prostu powiedział, nie rozmawiamy w ogóle na ten temat. Ja wierzę. Wacław Klaus, który już jest emerytem, powiedział wprost, że mowa mu przypomina słynną mowę Goebbelsa z 40 bodajże pierwszego roku do intelektualistów czeskich o zjednoczonej Europie. Także on już jako polityk emeryt nie gryzł się w język.
Także Czechy są przeciw. Słowacja, Roberta Fico, który ostatnio objął władzę na Słowacji, to już jest wypowiedź Fico z 2019 roku, kiedy Fico mówi, że w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. W ogóle, żeby państwa się zrzekły swojej suwerenności, weta Słowacji, jak będzie on rządził na Słowacji, to nawet nie jest gotów zasiąść do stołu rozmów na ten temat, bo go w ogóle ten temat nie interesuje. Węgry, Orbana nie chcą o tym słyszeć. Paradoksalnie, pisząc swoją książkę, zwróciłem uwagę, że o ile Prawo i Sprawiedliwość jest przeciw, chociaż patrząc na premiera Morawieckiego, zawsze budziło to sprzeciw jego, sprzeciw wątpliwości. Nie wiem, czy państwo też tak macie, że jak oglądacie w telewizji premiera Morawieckiego i on was o czymś zapewnia, też macie to takie poczucie, że to może nie być szczere? Nie, bo ja tak w ogóle mam takie wrażenie, że premier Morawiecki opanował taką ładną umiejętność, którą każde dziecko chce opanować. A mianowicie, kiedy mija się z prawdą, to rodzic patrzy mu prosto w oczy i dzieci nie wytrzymują zwykle wzroku, prawda? I po tym rodzic rozpoznaje, że dziecko kłamie. Premier Morawiecki opanował tą technikę trzymania wzroku i patrzenia prosto w oczy do perfekcji. Nie wiem, czy zrobił to teraz, czy jak był dziecko, trudno mi to powiedzieć, tak? Ale w każdym razie opanował ją do perfekcji i dlatego ja mu nigdy nie wierzyłem. Ale co ciekawe, pisząc tą książkę, stanąłem przed bardzo poważnym problemem, a mianowicie szukałem stanowiska Koalicji Obywatelskiej. Przeszukałem całą stronę internetową tej partii. Nie ma. Programy wyborcze. Nie ma. No to Donald Tusk. Zacząłem szukać pod tym kątem. Nie ma. Mam studenta, który jest działaczem tej partii i mówię, że tutaj, wie pan, jest problem, bo piszę książkę, szukam i nie mogę znaleźć. On tak się dziwił. Niemożliwe, żeby nie było. Mówi, pójdę spytam. Przychodzi po tygodniu i mówi, nie ma. Tak. Donald Tusk nigdy nie wypowiedział się w tej sprawie i wszyscy sądziliśmy, że będzie to popierał, tylko nie chce powiedzieć tego nam przed wyborami. I co ciekawe, w Europarlamencie członkowie Europejskiej Partii Ludowej z Polski, czyli właśnie z Koalicji Obywatelskiej, zagłosowali przeciw. Jedynym, który zagłosował, no poza lewicą, jedyną europosłanką była Róża Thun, Róża Gräfin Thun von Hohenstein, dokładnie, która zagłosowała zresztą wbrew zaleceniom swojej własnej macierzystej partii, czyli Trzeciej Drogi. Ale generalnie europosłowie Platformy zagłosowali przeciw. Dlaczego? Odpowiedź jest dosyć banalna. To znaczy nie dlatego, że nagle stwierdzili, że trzeba bronić polskiej suwerenności. Powód był inny. Zdali sobie sprawę z tego, że ten projekt jest zbyt radykalny i skutek przyjęcia tego projektu będzie taki, że nastąpi dezintegracja, ponieważ projekt zacznie trzeszczeć. Oni by się zgodzili pewnie na zniesienie prawa weta, nie wiem, w 5 dziedzinach, ale nie w 65. Po prostu projekt był zbyt radykalny, nawet jak na ich standardy. I to jest powód, dla którego uważam, że ten projekt nie przejdzie. W jaki sposób będzie wyglądała w takiej sytuacji przyszłość Unii Europejskiej? Myślę, że jest na to prosta odpowiedź. Otóż jest w tej, powiem tak, ponieważ w moim przekonaniu nie przejdzie żaden projekt tak, żeby 27 państw go jednogłośnie poparło. Czy to federalizacji Unii Europejskiej, jak chcą eurofederaliści, czy też powrotu do Europy ojczyzn, jak chcą krytycy tego projektu. Żaden z tych projektów nie przejdzie, więc prawdopodobnie zostanie to, co jest. I federalizacja będzie następowała za pomocą innych metod. Metod, które w literaturze dotyczącej Unii Europejskiej określa się mianem competence creep, czyli czołgających się kompetencji, chociaż ja bym po polsku to trochę tak luźno przetłumaczył jako podkradanie kompetencji. Podkradanie przez Komisję Europejską za pomocą swoich własnych interpretacji traktatów unijnych, takich jak na przykład artykułu 2 dotyczącego m.in. praworządności, oraz za pomocą sądownictwa unijnego, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który robi coś, do czego nie był powołany, to znaczy za pomocą swoich wyroków, metodą faktów dokonanych, dokonuje za pomocą swoich orzeczeń de facto kreacji pewnego rodzaju prawa europejskiego, prawa unijnego, których nie ma w kompetencjach traktatowych.
Ja raczej dlatego spodziewam się, że to będzie ten kierunek rozwoju niż zmiana traktatów. Dlatego w takiej sytuacji obrona polskiej suwerenności, przynajmniej na gruncie prawnym, najprawdopodobniej nie będzie wiązała z tym, że będziemy musieli protestować gdzieś tam pod Sejmem, prawda, że jesteśmy przeciw, że zaraz policja nas rozpędzi, wypałuje. Nie, tak nie będzie. Myślę, że w polskim parlamencie nie znajdzie się większość do poparcia tego wniosku, a nawet gdyby się znalazła, gdyby Koalicja Obywatelska nagle zmieniła zdanie pod wpływem telefonów z Berlina, bo na pewno te telefony będą, nie łudźmy się, no to Konstytucja mówi wyraźnie, że do zmiany traktatu potrzebne jest albo 2/3 głosów. Nie ma takiego 2/3, wystarczy, że Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja będzie przeciw, nawet samo Prawo i Sprawiedliwość by wystarczyło. Drugim możliwość to jest przegłosowanie zwykłą większością głosów i przeprowadzenie referendum w tej sprawie, ale referendum, pamiętajcie Państwo, w Polsce, żeby było ważne, musi mieć 50% kworum. No wystarczy, że Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość wspólnie powiedzą, że nie idziemy i szanse uzyskania tego kworum są nikłe. Także nie będzie w najbliższym czasie federalizacji Unii Europejskiej. Raczej będzie ten proces podkradania kompetencji. I to jest, bym powiedział, coś, co stanie się zdecydowanie bardziej problematyczne. Dlatego, że to podkradanie kompetencji, ono w ogóle wiąże się z problemem, który często jest stawiany. Czym właściwie jest Unia Europejska? Konfederacją suwerennych państw czy państwem federalnym? To jest, bym powiedział, temat, który w literaturze politologicznej, prawnej i w Polsce, i nie w Polsce jest ciągle obrabiany. Dlaczego? Z punktu widzenia formalnego Unia Europejska jest konfederacją państw. Dlatego, że są wypełnione dwa podstawowe warunki, żeby coś było konfederacją państw, a mianowicie taki, że po pierwsze każde z członów tworzących może w każdej chwili, kiedy chce, opuścić Unię Europejską. Nam się mówiło przez ostatnie lata, że to jest niemożliwe, ale przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest kwestia woli politycznej. Po drugie, drugim jakby elementem mówiącym o tym, że jest to konfederacja, jest to, iż państwa narodowe, państwa członkowskie mają prawo skutecznie i ostatecznie postawić weto decyzją centrali. I mają taką możliwość. Właśnie proponowany projekt zmian w traktatach europejskich ma znieść tą możliwość w 65 dziedzinach, ale póki co państwa taką mają. Także są, Unia Europejska jest konfederacją państw, tego musimy bronić. I jest to jakby no problem, na którym musimy się skupiać, ponieważ nikt prawdopodobnie nam tego prawa weta nie zabierze, ale to prawo weta może być nam ograniczane poprzez orzecznictwo Trybunałów Unijnych. Dlaczego? Dlatego, że TSUE, o którym tyle w Polsce się mówi, zaczął sobie interpretować w sposób dowolny, to się tak ładnie nazywa w prawie, aktywizm sędziowski. Sędziowie zaczynają sobie aktywnie interpretować prawo po swojemu i wyprowadzać wnioski, których nie ma w traktatach czy w porządku prawnym. A mianowicie zaczął sobie interpretować, że są pewne kwestie związane z Unią Europejską, gdzie prawo weta nie obowiązuje. Tak. I to są jakieś tam specjalne, różne zastrzeżone i tak dalej, i tak dalej. I TSUE orzekł w swoich orzeczeniach, mówi, że to, czy dana rzecz może być wetowana, czy nie może być wetowana, nie zależy od tego, czego dotyczy. Tylko jakie jest uzasadnienie Komisji Europejskiej. Jeśli w uzasadnieniu jest coś, co dotyczy, tam bodajże na przykład jest takie coś, że w katastrofy ekologiczne nie mogą być wetowane przez kraje członkowskie. No to jeżeli macie Państwo w uzasadnieniu Komisji Europejskiej, że to służy zapobieżeniu katastrofie ekologicznej, nawet jak z ekologią nie ma projekt nic wspólnego, to TSUE orzeka, że nie ma weta narodowego. I w ten sposób tymi bocznymi, bym powiedział, drogami to następuje. Jeżeli chodzi o sam projekt, to sam projekt jest czymś więcej niż tylko kwestią zniesienia tego weta narodowego. O tym się mówi najwięcej w polskich mediach, że nie będziemy mogli zawetować różnych dzieci. Jest ich 65.
I to powiem tak, początkowe projekty, wtedy kiedy Olaf Scholz razem z Emmanuelem Macronem przedstawiali projekty federalizacji europejskiej, one miały dotyczyć przede wszystkim dwóch kwestii, a mianowicie kwestii wspólnej polityki zagranicznej i wspólnej polityki obronnej wiążącej się z powołaniem armii europejskiej. Te kwestie się z sobą bardzo ściśle wiązały. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Unia Europejska miałaby prowadzić wspólną politykę zagraniczną i na przykład w wyniku prowadzenia tej wspólnej polityki zagranicznej Unia Europejska wdałaby się w jakiś konflikt zbrojny, no to wtedy musi być armia europejska. A jak jest armia europejska, to trudno sobie wyobrazić prawo weta narodowego, czyli na przykład Unia uwikłała się w konflikt zbrojny, który chce toczyć 26 państw i nagle wstaje ktoś i mówi weto. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy armia europejska może brać udział w tym konflikcie, czy nie. Złożona również z członków obywateli tego kraju, który podjął weto. Dlatego projekt początkowo dotyczył tylko i wyłącznie polityki zagranicznej i obrony. Potem zaczęło być to rozszerzane. Można powiedzieć, nawet wskazać, kto zaczął rozszerzać. Publicznie przynajmniej zaczął mówić o rozszerzaniu tego zakresu, gdzie prawo weta miało być włączone. Jest to Ursula von der Leyen, wszystkim nam dobrze znana, na którą głosowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu na przewodniczącą. Pamiętam jeszcze słynną wypowiedź Mateusza Morawieckiego, że to był wielki triumf polskiej dyplomacji i osobiście Prawa i Sprawiedliwości, tak. Również poseł bodajże Ryszard Czarnecki, też taki mój ulubieniec, też twierdził, że to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości. I potem słyszeliśmy, że Ursula von der Leyen oszukała Mateusza Morawieckiego i europosłów PiS-u. Proszę Państwa, nie oszukała. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy sobie przeczytać. Ja sobie zadałem trud i przeczytałem, jest dostępna w języku polskim. Mowa Ursuli von der Leyen wyborcza przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. I tam wszystko zostało wprost czarno na białym wyłożone. Wspólna polityka zagraniczna, wspólna armia europejska, zniesienie weta narodowego w sprawach klimatycznych i zielonej rewolucji. Było tam powiedziane wprost, zniesienie prawa poszczególnych państw członkowskich, kiedy jest mowa o podatkach unijnych, też to było. Także to nie jest tak, że Ursula von der Leyen oszukała Mateusza Morawieckiego. Albo Mateusz Morawiecki słuchał i nie dosłyszał, albo nie chciał słyszeć, albo był świadomy tego. Innych możliwości tutaj po prostu nie ma. Dlatego, że ta mowa nie dość, że została odczytana, została posłom, z tego co wiem, doręczona w tłumaczeniach na ich języki. Także nie jest to żaden, bym powiedział, jej zamierzenia nie są żadną niespodzianką. One były głośno artykułowane już wcześniej. I to, co w tej chwili się nam proponuje, to jest powrót do tego. I tu chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, że poza tym problemem jednomyślności, o którym się najwięcej mówi, czyli zniesienia weta państw narodowych, w tym projekcie są jeszcze dwa bardzo ciekawe elementy. Czy właściwie trzy. Pierwszy, wykluczenie z zasady większości spraw klimatycznych, czyli rewolucji tak zwanego Fit for 55. To znaczy, że wszystkie sprawy dotyczące zielonej rewolucji mają być podejmowane zasadną większości głosów. Czyli państwo polskie, jeśli by to przeszło, nie mogłoby zawetować na przykład tego, że od tam 2035 czy któregoś nie będzie można kupić samochodów spalinowych. Jest to wprost zapisane w tym projekcie. Druga ważna rzecz, która jest zapisana w tym projekcie, to jest zmiana relacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej. Dla tych z Państwa, co się mało interesują, to Parlament Europejski, jak to wygląda, to chyba wszyscy wiedzą, ale ta Rada Unii Europejskiej. To jest spotkanie szefów państw, na których są podejmowane podstawowe decyzje dotyczące Unii Europejskiej, właśnie gdzie można zgłosić prawo weta. I projekt zakłada, znaczy projekt wygląda w ten sposób, że w tej chwili większość strategicznych decyzji dotyczących 27 państw członkowskich jest podejmowana na tej Radzie Unii Europejskiej, gdzie można postawić weto.
Projekt zakłada, iż większość kompetencji Rady Unii Europejskiej ma przyjąć Parlament Europejski i decydować tam większością głosów. Innymi słowy, członkowie Parlamentu Europejskiego, można powiedzieć, mają przejąć istotę suwerenności w Unii Europejskiej. To oczywiście zakłada jakąś wizję, że to jest jakiś, nie wiem, demos europejski, naród europejski, który ich tam wybiera. I europosłowie, pamiętajcie Państwo, nie reprezentują swoich państw. Reprezentują eurogrupy, które nie mogą być eurogrupami złożonymi z posłów z jednej narodowości, z jednego państwa. I tam bodajże chyba z 7 muszą być państw po to, żeby mogła powstać eurogrupa. Także mamy tutaj projekt stworzenia jakiegoś suwerennego ludu czy suwerennego narodu europejskiego. Projekt, z którego wraz z moją małżonką się zajęliśmy, pochyliliśmy w takiej książeczce, którą tutaj Państwo też możecie kupić, Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, i stwierdziliśmy, że ten projekt nie ma szans się udać. Zresztą nawet jego autorzy mówią wprost, że on nie ma szans się udać, dlatego Jürgen Habermas, czołowy taki lewicowo-liberalny ideolog niemiecki w tej chwili europeizacji, konstytucjonalizacji Europy, mówi, że narodu europejskiego to nie będzie, zresztą on się boi narodu europejskiego, bo jakby naród niemiecki był antysemityzm, jak powstanie naród europejski, też może się pojawić antysemityzm. To pan Stanisław wie, że to antysemityzm to jest choroba, która się szerzy dosyć łatwo, prawda, wtedy, kiedy są narody. I dlatego Habermas mówi, że powstanie wspólnota konsumentów europejskich jako najwyższa tożsamość. Czyli ta wspólnota konsumentów, mówiąc językiem Habermasa, ma wybierać parlament, który będzie decydował o podstawowych sprawach nas wszystkich. Czyli tak naprawdę będzie to ciało nieodpowiedzialne przed nikim, bo powiedzmy sobie szczerze, że odpowiedzialność europosłów przed Polakami, Francuzami, Portugalczykami, Belgami czy kimkolwiek innym jest żadna. Kompletnie żadna. Nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy chcieli nawet kontrolować, co oni w tym europarlamencie robią. Także ten europarlament miałby przejąć istotę suwerenności w przyszłej Unii Europejskiej. I wreszcie ostatnia rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak przeglądałem te wszystkie traktaty i poprawki do traktatów. W artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej, w tym, w którym jest ten słynny problem praworządności, którym Polska była ostatnio tam ciągle bita przez Komisję Europejską, jest reakcyjny zapis. Naprawdę tak reakcyjny, że sobie trudno wyobrazić, że on jeszcze się mógł znajdować w Unii Europejskiej. A mianowicie zapis mówiący o tym, iż na terenie Unii Europejskiej, tam jest tak praworządność, demokracja, wolność, państwo prawa, coś tam jeszcze, i na końcu jest zakaz dyskryminacji ze względu na tam różne rzeczy i na końcu ze względu na płeć, co oznacza konieczność równouprawnienia kobiety i mężczyzny. I to jest coś, co według autorów pomysłu tych zmian traktatowych musi zostać zmienione. A mianowicie, co ma być zmienione? Tam jest taki fajny zapis. Bardzo mi się podoba. W całych traktatach unijnych pojęcie równości kobiet i mężczyzn ma zostać zastąpione stwierdzeniem o równości wszystkich płci. Ja powiem tak. Gdyby 40 lat temu ktoś zaproponował zmianę o równości kobiet i mężczyzn na równości wszystkich płci, to pewnie jakby nie zwrócił na to uwagi, bo byłoby to samo. Ale dzisiaj to już nie jest to samo. Liczba płci, jak wiadomo, jest niepoliczalna, z tendencją rosnącą. Tak. Ostatnio nawet przeczytałem, że syn Marka Aureliusza, cesarz taki, bym powiedział, o dziwnych zachowaniach seksualnych, tak? Teraz w nauce anglosaskiej ma być określany jako płeć trzecia. Czyli był takim pierwszym koronowanym władcą o płci nieokreślonej. Tak. I w takiej sytuacji będzie to oznaczać, że osoby o płciach większej niż 2, te pozostałe i następne, będą również równouprawnione we wszystkich organach Unii Europejskiej. I tam jest mowa wprost powiedziane o tym, że wszystkie płcie mają być reprezentowane proporcjonalnie do swojej liczebności.
Ja powiem szczerze, to ja teraz mówię żartem, ale to jest taki problem prawniczy bardzo poważny. Wyobraźmy sobie, że stwierdziłem, że nie jestem kobietą i mężczyzną. Przejrzałem sobie tam 78 płci występujących w Unii Europejskiej i z żadną się nie identyfikuję. W takiej sytuacji muszę sobie określić swoją płeć indywidualnie i nazwać ją tam, nie wiem, 73B2, że to jest płeć. Okej. I teraz, proszę Państwa, jestem jedyną osobą w Unii Europejskiej, która się tak identyfikuje. W jaki sposób procentowo we wszystkich organach Unii Europejskiej ma być mi zapewniony parytet? To znaczy, że jak jest przewodniczący Unii Europejskiej, to znaczy, że ponieważ ja jestem jedną osobą z tej płci, to znaczy, że ja mam nim być, czy też mam być pominięty? Co więcej, poważne problemy. Jak ktoś się określi jako 79. płeć, z tego powodu dostanie parytet, a potem, ponieważ tożsamość jest płynna i się zmienia, i zmieni zdanie, to czy w takiej sytuacji powinien rezygnować, czy nie? Ja to mówię dlatego, że jest to ważne, ponieważ w moim przekonaniu Unia Europejska w tej chwili odchodzi od podstawowych zasad, na których została zbudowana. Zawsze słyszeliśmy, że Unia Europejska zajmuje się gospodarką, sprawami ekonomicznymi, społecznymi i tak dalej, nie zajmuje się sprawami światopoglądowymi. Słyszeliście Państwo takie coś? A teraz nagle się okazuje, że kwestie światopoglądowe mają się stać oficjalną ideologią federalnej Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie problemy tożsamości płci, czyli nazwijmy to umownie genderyzm, mają stać się oficjalną ideologią federalnej Unii Europejskiej. I drugim elementem tej oficjalnej ideologii ma stać się klimatyzm. Dlatego, że ja odmawiam, zdecydowanie stanowczo odmawiam uznanie klimatyzmu za naukę. To jest ideologia. I jeżeli teraz mówi się o tym, w parlamencie francuskim jest nawet projekt ustawy, która ma penalizować zaprzeczanie ludzkiemu charakterowi czy ludzkim powodom zmian globalnego klimatu, to znaczy, że to się staje ideologią. Czyli Unia Europejska, można powiedzieć, w tym nowym projekcie zapisuje, że tutaj już nie będzie światopoglądowej neutralności. Genderyzm i klimatyzm ma stać się nową, bym powiedział, oficjalną ideologią. I to też jest absolutna nowość. Ja zresztą zawsze twierdzę, że o ile genderyzm to jest, powiedzmy sobie, intelektualna zabawa, która wyrosła na filozofii postmodernizmu, ja bym powiedział tak, moda, na która mam nadzieję, że kiedyś przejdzie i będą znów dwie płcie. Ba, moje stanowisko jest na tyle reakcyjne, że uważam, że dalej są dwie. Tak. Być może, że będę żołnierzem wyklętym, prawda, który nie uzna tego, że płci jest więcej, będę prześladowany przez ileś lat, a potem po 200 latach tak mnie zrehabilitują, prawda, jako tego, który nie uznał. Ale z klimatyzmem jest inaczej. Dlatego, że klimatyzm to nie jest tylko ideologia. Taką ideologię klimatyczną to może tam ta mała Greta, prawda, się to bawić i uznawać. Ona pewnie w to wierzy, myślę. Jest jeszcze na tyle mała, młoda, że w to wierzy. Za klimatyzmem kryją się gigantyczne interesy ekonomiczne. Po pierwsze, kryją się tych, którzy będą tą ekologiczną energię produkować. Zresztą sama Unia Europejska, nie wiem, czy Państwo wiecie, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie ustaliła jeszcze, co jest ekologiczną energią, co nie. Trwa wielki spór pomiędzy Francją i Niemcami, czy energią ekologiczną jest energia atomowa. Dlaczego taki spór? Ponieważ 70% zapotrzebowania energetycznego Francji to są energia produkowana właśnie z atomu. I Francja chce wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej sprzedać swoją technologię atomową. Niemcy, którzy mają swojego rodzaju, bym powiedział, kręćka z powodu przerażenia groźbą wycieku atomowego, typu tam, prawda, jakaś Fukushima czy drugi Czarnobyl, absolutnie się nie chcą na to zgodzić i twierdzą, że atom nie jest ekologiczny i mają być wiatraki. Jak się Państwo domyślacie, teraz proste pytanie. Kto przoduje w produkcji wiatraków i całej tej energii pozyskiwanej w ten sposób?
Niemcy, tak? Niemcy, Dania, tak, ale to jest ten region. Także można powiedzieć, że za tym się kryją wielkie pieniądze i wielkie interesy. Za tym się kryje również jeden projekt. Jak sobie przeczytamy na przykład Klausa Schwaba, którąkolwiek z jego książek, on ciągle pisze o tym, że w wyniku wielkiego resetu i tak dalej mają się skrócić tak zwane łańcuchy dostaw i każda wielka przestrzeń polityczno-ekonomiczna ma być samowystarczalna. To się ciągle u niego pojawia. I to jest jakby istota. Imperium musi być samowystarczalne, jeśli chodzi o podstawowe surowce. I problem imperium unijnego, którego jeszcze nie ma, ale które budujemy, jest taki, że nie jest. Dlaczego? Nie ma tutaj prawie ropy naftowej i nie ma prawie gazu. Imperium nie może być zależne od Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy kogoś w tym rodzaju. Musi mieć własne, można powiedzieć, samowystarczalne środki energetyczne. W takiej sytuacji, ponieważ nie ma tu ropy i gazu, ci, którzy kierują Unią Europejską, stwierdzili, że musimy wybudować własne środki, czyli tą zieloną energię. Ja Państwu powiem tak, być może za 40 lat to będzie możliwe, żeby ta zielona energia, technika, nauka tak pójdzie do przodu, że się okaże, że to można w ten sposób wytwarzać i to ma cenę zbliżoną przynajmniej do tradycyjnych źródeł energii. I pewnie tak kiedyś będzie. Ale nie za 5 lat i nie za 10. Po prostu nie ma takiej możliwości. To jest za mało rozwinięta technika, ona dopiero raczkuje, dlatego jest droga. I wszystko, co wytwarza, jest droga, jest jakby naturalne dla rozwoju ekonomicznego. I w takiej sytuacji Unia Europejska i władcy Unii Europejskiej postanowili stworzyć swojego rodzaju przestrzeń zamkniętą, cłem węglowym tak zwanym, które ma polegać na tym, że wszystkie produkty importowane spoza Unii Europejskiej mają być obkładane cłem węglowym. Czyli na przykład jak kupimy, nie wiem, samochód w Chinach produkowany i w Chiny nie przestrzegają zasad zielonej rewolucji, to zostanie on obciążony cłem węglowym na granicy. Normalnie jak cło, po to, żeby cena tego samochodu była takiego jak cena elektrycznego samochodu niemieckiego. I taki jest jakby pomysł tego. Także za tą ideologią klimatyzmu kryją się bardzo realne korzyści finansowe dla niektórych gałęzi gospodarki i bardzo realny projekt stworzenia imperium europejskiego, imperium, w którym, które będzie samowystarczalne, autarkiczne, jeśli chodzi o surowce z zewnątrz. Także to nie jest fanaberia ideologiczna, ten pomysł Unii Europejskiej. To jest wielki pomysł Niemców i Francuzów. I teraz pytanie, które jest, należy postawić przed nami Polakami, jest takie. Jeśli będą z tego mieli wielkie korzyści polityczne i finansowe, Niemcy i Francuzi, jeszcze ci Belgowie i Holendrzy, którzy będą mieli te porty, to pojawia się pytanie, czy projekt unijny to jest projekt, w którym wszyscy wygrywają? Jak to powiedział mój znajomy, jak się spojrzy na zjednoczenie Niemiec, to takie można powiedzieć pierwsza federalizacja, to są ci, co wygrali, to ci, co są przegrani. Jest Zagłębie Rury, jest Monachium, jest Berlin, ale jest też Mecklenburgia. I niestety w tym projekcie my będziemy tą Mecklenburgią. Dlatego, że projekt generalnie polega na tym, że wszystkie soki, całą energię wysysa się do centrum, którym będą Francja, Niemcy i Benelux. No i bym powiedział, tą Mecklenburgię się utrzymuje w postaci jakichś tam zasiłków, żeby ludzie nie głodowali. Da się, prawda, Polsce, Słowacji, Węgrom, Hiszpanom, ileś tam, prawda, euro, żeby się podporządkowali tym zasadom Unii Europejskiej. Unia Europejska da nam przeżyć, ale nie da nam się rozwinąć. I można powiedzieć, że ten projekt federalizacji Unii Europejskiej ma za zadanie ten stan spetryfikować na stałe i ma przede wszystkim również za zadanie, aby go stworzyć mu ramy konstytucyjne, czyli ramy prawne i ustrojowe. Także ja powiem tak, walczymy i musimy walczyć przeciwko tej federalizacji Unii Europejskiej, ponieważ projekt ten się wyraźnie chwieje i jestem przekonany o tym, że
ci, którzy rządzą Unią Europejską, są tego świadomi. Dlatego oni ciągle używają takiego pojęcia rowerowego, że Unia Europejska jest jak rower. Kto nie pedałuje, ten spada. Bo podobno rower się nie może zatrzymać. Ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że wcale tak nie jest. Że jak się jedzie rowerem, można się zatrzymać i się podeprzeć nogą, prawda? Ale według takiego znanego powiedzenia urzędników i elit unijnych jest to niemożliwe. I proszę Państwa, mam w takiej sytuacji dla Was wszystkich zadanie. Mamy być tą nogą, która zatrzyma ten rowerek i powie tym, którzy ten rowerek prowadzą, zsiadacie Panowie. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu posłowi Pejo za zaproszenie. Bardzo dziękuję Fundacji Kisiela. No i Państwu za obecność. Muszę powiedzieć, że jestem szczególnie udelektowany tym, że nasze spotkanie jest tutaj przy ulicy Curie-Skłodowskiej, dlatego że to mi pewne wspomnienie wzruszające z młodości nasuwa. Mianowicie tutaj, przy tej ulicy, mieszkała koleżanka, w której byłem zakochany. Więc... To, nie, nie sądzę, żeby była, ale nawet gdyby była, to nie wiem, czy bym ją poznał, bo nie widziałem jej ponad 50 lat. Proszę Państwa, chciałbym tutaj się odnieść do dwóch punktów, które... o których wspomniał pan profesor Wielomski, mianowicie, że zasugerował, że ja wiem, że dopóki istnieją narody, to antysemityzm będzie istniał. Niekoniecznie. Antysemityzm będzie istniał dopóki będzie istniał naród żydowski. Nie wszystkie inne, tylko ten. Jeżeli naród żydowski przestanie istnieć, to nie będzie żadnego powodu, żeby istniał antysemityzm. To chyba oczywiste. Po drugie, tutaj przerwałem, za co przepraszam, wtrąciłem się do wystąpienia pana profesora Wielomskiego, który twierdził, że nie wierzy, że ten prezydent Czech nie czytał tego traktatu. Ja wierzę. Ja wierzę. A dlaczego wierzę? Dlatego, że Donald Tusk 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie razem z księciem małżonkiem, czyli Radosławem Sikorskim, podpisał traktat lizboński, przyznał się sam bez bicia, że go nie czytał. No to dlaczego mam nie wierzyć, że czeski akurat prezydent go czytał? Pewnie, że nie czytał. Co więcej, jeżeli Donald Tusk go nie czytał, to książę małżonek tym bardziej go nie czytał, nie wypadało mu go czytać. No a pan prezydent Lech Kaczyński, który był obecny przy tej ceremonii, złożyć podpisu nie mógł, bo konstytucja tego nie przewiduje, ale chciał być koniecznie obecny. No też, kiedy by go miał przeczytać, prawda? Nie czytał. Dlaczego? Dlatego, jakie są konsekwencje tego, że oni wszyscy nie czytali. Co więcej, przypuszczam, że nie ma już pana posła Pejo, więc mogę to powiedzieć bez obawy, że się na mnie pogniewa. Myślę, że posłowie, którzy 1 kwietnia 2008 roku głosowali za ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji traktatu lizbońskiego, też tego traktatu nie czytali. No a pan prezydent Kaczyński, skoro posłowie go upoważnili, Sejm i tak dalej, i Senat, no to po co miał go czytać, jak już... No tak, proszę Państwa, kiedyś taką rozmowę napisałem Pipermana z Biberglancem. I Piperman tłumaczył Biberglancowi, jak wygląda podpisywanie dokumentów przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Otóż on powiada tak, pan minister Sikorski siedzi w gabinecie, wiąże krawaty, bo on perfekcyjnie wiąże krawaty, ale o trzeciej przychodzi tam taki, co na portierni siedzi i powiada, no panie Sikorski, podpisujemy papiery. A Biberglanc mówi, no jak, to do ministra tak mówi. O, powiada, on nie takich sadzał na nodze od krzesła.
No to minister Sikorski też początkowo był trochę zdziwiony i chciał te dokumenty czytać przed podpisaniem, a on jemu mówi tak: pan chcesz czytać? Pan umiesz czytać? Może jeszcze ze zrozumieniem? A po co panu czytać, jak już starsze i mądrzejsze to przeczytały? No i minister Sikorski zrozumiał, że to zbytnia mitręga. Po co jemu to czytać? Proszę państwa, jaki jest skutek tego? Taki, że dzisiaj nikt w Polsce, nikt nie potrafi odpowiedzieć na proste, zdawać by się mogło, pytanie. Do czego Polska się zobowiązała w traktatach, w traktacie akcesyjnym i w traktacie lizbońskim? Nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. A dlaczego? Bo nikt go nie czytał. Bo nikt go nie czytał. Proszę państwa, przechodzę do rzeczy. Otóż ja nie jestem takim optymistą jak pan profesor Wielomski, chociaż on w drugiej części swojego wystąpienia też dał wyraz pewnemu pesymizmowi, z tym, że na koniec wyraził tutaj optymistyczną nadzieję, że my będziemy w stanie stać się tą nogą, która tam, na której się będzie cała Europa. Taką nogę Unia Europejska obecnie. Taką nogę Unia Europejska obecnie. Kiedy byłem w Ameryce, to w Denver, Colorado, to tam rozmawiałem z takim jednym starszym panem, który był inżynierem, znaczy chyba był, bo już nie żyje, inżynierem górnictwa i się zajmował kopalniami złota na całym świecie, bo to amerykańskie kompanie górnicze prowadzą takie interesy na całym świecie. Opowiadał mi, jak ta branża funkcjonuje w Ameryce. I w pewnym momencie powiada mi tak, nie dlatego, żeby mnie zepatować, bo to mu na tym chyba nie zależało, tylko tak en passant odpowiada mi tak: wie pan, niektóre rządy tam nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. To znaczy nie on oczywiście, ale CIA. Od tego jest CIA, żeby takie rządy zmieniała, i to się nie waha. Pretekst zawsze się znajdzie. Na przykład był w Zairze prezydentem Zairu taki polityk Mobutu Sese Seko Kuku Mbeki Banga. To znaczy wszystko po murzyńsku, to znaczy wojownik, który tam idzie od zwycięstwa do zwycięstwa i tak dalej, to mniej więcej tak. No i ten Mobutu rządził Zairem chyba 30 lat. I co się okazało? Okazało, że tam jest taka prowincja, Katanga, bardzo bogata w rozmaite minerały. I nam w tej prowincji Katanga pojawił się taki wawrzyniec Kabila, też Murzyn. No i on zaoferował amerykańskim kompaniom górniczym lepsze warunki niż prezydent Mobutu. Co się okazało następnego dnia? Okazało się, że prezydent Mobutu łamie prawa człowieka. On nie robił nic innego przez ostatnie 30 lat, ale wcześniej nikt tego nie zauważył. Dopóki Kabila nie zaoferował korzystniejszych warunków w zamian za secesję Katangi amerykańskim koncernom górniczym, to nikt, no bo tu nie miał najmniejszych pretensji, ani żadnego złego słowa nie powiedział. A potem się okazało, że on łamie prawa człowieka. No nie, jak łamie prawa człowieka, to takiego zbrodniarza to już ani dnia nie możemy tolerować. No i co? I stracił władzę. Już nie żyje, prawda? I o to chodzi właśnie. Dlatego ja z tą nogą, ja bym tej nogi na razie nie wystawiał. Ja bym tej nogi na razie nie wystawiał, dlatego że no, można tę nogę stracić, a nawet obydwie. Proszę państwa, tutaj wspomniał pan profesor Wielomski w początkach swojego wystąpienia, że to od 150 lat mamy do czynienia z pewną sytuacją. Rzeczywiście to prawda. Rzeczywiście to prawda. To znaczy nawet wcześniej mamy do czynienia z tą sytuacją, jeszcze przed wojną francusko-pruską i przed utworzeniem, dzięki zwycięstwu spektakularnemu Prus
pod wodzą kanclerza Ottona Bismarcka w wojnie francusko-pruskiej. Jeszcze wcześniej się to zaczęło. Bardzo ładnie o tym pisze taki historyk, on Polak, ale mieszkający w Wielkiej Brytanii, Zamoyski się nazywa. No i powiada tak, że specyfiką Niemiec sprzed zjednoczenia w 1871 roku, sprzed proklamowania Cesarstwa Niemieckiego, było takie rozdrobnienie jeszcze dziedzictwo okresu feudalnego. 1700 państwewek takich, no po prostu operetkowych zupełnie. Nie wszystkie były operetkowe, bo Prusy nie były operetkowe, Bawaria nie była operetkowa, ale inne to były operetkowe zupełnie. No i to konsekwencją tego było to, że to były, te państewka były małe. Stolice tych państw, oczywiście każde państewko miało swoją stolicę, a to była dziura prowincjonalna zabita dechami. Tenże pan Zamoyski pisze, że ludność największych 12 miast niemieckich, największych, z powodzeniem zmieściłaby się w Paryżu. Z powodzeniem jeszcze dużo miejsca by zostało. Więc to, a jedna rzecz była charakterystyczna dla tych Niemiec ówczesnych, że miały największy odsetek studentów w stosunku do liczby mieszkańców. Więc było bardzo dużo wykształconych mężczyzn, młodych, którzy w tych pipidówkach nie mieli żadnych perspektyw rozwojowych. Żadnych, no bo co tam, można by było stać się jakimś dworakiem tam tego kacyka miejscowego, ale co to za perspektywy rozwojowe dla człowieka z wyższym wykształceniem, który ma horyzonty szersze od tego kacyka, więc to żadna przyjemność. W związku z tym na romantyzm niemiecki, to była wyjątkowa rzecz, co się tam ukształtowała, na romantyzm niemiecki nałożyło się marzenie o wielkim państwie z prawdziwą stolicą, gdzie można byłoby robić prawdziwe kariery. I proszę Państwa, Otto Bismarck to marzenie spełnił. Nie zaczął od zera, broń Boże, bo już grubo przed tym zjednoczeniem Niemiec, przed proklamowaniem Cesarstwa Niemieckiego, już były próby tworzenia takiego czegoś na kształt instytucji ogólnoniemieckich. Taką ważną instytucją ogólnoniemiecką był Deutscher Zollverein, niemiecki związek celny. Na całym, na obszarze wszystkich tych operetkowych państwek został utworzony jednolity obszar celny. Bardzo silny impuls rozwojowy to dało, ta decyzja dała bardzo silny impuls rozwojowy gospodarce obszaru niemieckiego, co potem umożliwiło forsowną industrializację i proklamowanie cesarstwa szło w tym samym kierunku. Forsowna industrializacja Niemiec nastąpiła, niemiecka gospodarka była w stanie w stosunkowo krótkim czasie, no może nie w takim rekordowym tempie jak japońska, bo japońska to też jest rzeczywiście fenomen. W 1855 roku Japonia była państwem no, na poziomie średniowiecznym, zacofanym, anachronicznym zupełnie. I Amerykanie groźbą armat, komandor Perry wymusił na nich otwarcie na handel światowy, znaczy otworzenie się Japonii na handel międzynarodowy. Japończycy przeżyli to jako upokorzenie wielkie, że zostali zmuszeni armatami. I jak to Stanisław Lem pisze w jednej ze swoich książek, wyjątkowo karny naród japoński, zacisnąwszy zęby i tak dalej, zabrał się do roboty i w ciągu 50 lat Japonia z państwa anachronicznego, naprawdę na poziomie średniowiecznym, została przekształcona w państwo uprzemysłowione, które w 1905 roku, a więc po 50 latach, rozgromiło jedno z mocarstw europejskich w wojnie tak zwanej japońskiej, Rosję.
rozgromiło, bo to zwycięstwo japońskie było spektakularne. Japonia była wtedy już państwem uprzemysłowionym. Nawiasem mówiąc, Stany Zjednoczone wyciągnęły z tego wniosek. Bo Japonia ma wiele takich, jak to by powiedział kukuniek, plusów dodatnich, ale ma jeden plus ujemny. Tam prawie surowców żadnych nie ma. Więc żeby się Japonia industrialnie rozwijała, musi mieć dopływ surowców. I polityka amerykańska w okresie międzywojennym polegała na tym, żeby Japonii limitować dopływ surowców, żeby tylko tak tyle surowców Japonia dostawała, ile, na ile Stany Zjednoczone jej pozwolą. I Japończycy bardzo szybko się zorientowali, że jeśli tak będzie, to Stany Zjednoczone będą ją trzymały za gardło i od czasu do czasu ten chwyt rozluźniały, żeby mogła złapać oddech, a potem znowu ją będą trzymały. Więc postanowili sobie wyrąbać drogę do tych źródeł surowców mieczem. I dlatego zaatakowali amerykańską flotę Pacyfiku 6 grudnia 1941 roku, Pearl Harbor. Licząc na to, że jak rozgromią, zniszczą amerykańską flotę Pacyfiku, to już nikt nie będzie im tutaj limitował dostępu do tych źródeł. Oni się tam już znajdą, osadzą, umocnią. No i tak jak to Sztur śpiewał tam w tej piosence, stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. No to za 3 lata Amerykanie by odbudowali, no ale 3 lata to dużo, to można w międzyczasie wiele rzeczy zrobić. Więc proszę Państwa, od powstania, od proklamowania Cesarstwa Niemieckiego Niemcy się rozwijają, Niemcy są, stają się zdolne do konkurowania gospodarczego nie tylko z Anglią i Francją, ale również ze Stanami Zjednoczonymi i Niemcy dochodzą do wniosku, że właściwie dlaczego mają tolerować brytyjską czy francuską hegemonię w Europie? Właściwie dlaczego? Kiedy Europę to mogą oni zorganizować odpowiednio, tak jak to zorganizowali właśnie Niemcy przy pomocy tego wynalazku, jakim było proklamowanie Cesarstwa Niemieckiego. I ta myśl cały czas Niemcom towarzyszy. Niemcy to jest państwo poważne. Państwa się w ogóle dzielą na 2 kategorie. Są państwa poważne i pozostałe. Państwo poważne tym się charakteryzuje, że jeżeli już raz zdefiniuje swój interes państwowy, to stara się go realizować bez względu na zmieniające się okoliczności zewnętrzne. A państwa pozostałe to albo tego nie potrafią, to znaczy nie potrafią zdefiniować swojego interesu państwowego, albo nawet potrafią, ale szybko o tym zapominają i zataczają się od ściany do ściany w zależności od tego, kto je w którą stronę popchnie. No i Niemcy są państwem poważnym w odróżnieniu od licznych otaczających je państw pozostałych. Proszę Państwa, Niemcy się gwałtownie zindustrializowały. No i jeszcze o jednym czynniku warto przypomnieć. W XIX wieku pojawiła się pewna ideologia polityczna, która na cesarstwo niemieckie działała wzmacniająco. A na drugie cesarstwo, które początkowo chciało jeszcze z cesarstwem niemieckim konkurować, działało destrukcyjnie. To był nacjonalizm. Nacjonalizm. Istota nacjonalizmu polega na tym, że istotą nacjonalizmu jest taki pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Nie ma w tym niczego demonicznego, bo to w jednych okolicznościach jest słuszne, w innych nie. Na przykład naród polski tworzy wspólnotę etniczną, no i mamy ambicje, żeby mieć własne państwo. Nawet czasami nam się to udaje. A na przykład wspólnotą etniczną są górale.
Tu oni wcale nie chcą mieć własnego państwa. To Niemcy chcieli, żeby górale mieli własne państwa. Górale wcale nie mieli do tego smaku. Więc czasami ten pogląd jest słuszny, czasami niesłuszny, ale nie ma w nim niczego demonicznego. I ponieważ cesarstwo niemieckie było etnicznie i językowo jednolite, to nacjonalizm działał na nie wzmacniająco. Przyczyniał się do integracji tego organizmu politycznego. Natomiast cesarstwo austriackie, w którym niemieckojęzyczna elita stanowiła mniejszość, i to znikomą nawet mniejszość, cesarstwo austriackie było zbudowane jak na piasku, na ludach obcoplemiennych. No i te ludy obcoplemienne pod wpływem nacjonalizmu chciały mieć własne państwo, a nie być tam częściami składowymi cesarstwa austriackiego. No i kiedy już nastąpiła zasadnicza próba uchwycenia hegemonii w Europie, czyli zjednoczenia Europy dokonanej przez próby zjednoczenia Europy przez cesarstwo niemieckie przy pomocy austriackiej jako tych tak zwanych państw centralnych, ta próba się skończyła niepowodzeniem. Cesarstwo austriackie nie przetrzymało tego eksperymentu, rozleciało się. Rozleciało się. Ale Niemcy, mimo że wojnę przegrały, pozostały jednolitym organizmem państwowym. To zmieniły ustrój, ale to nieważne jaki ustrój. Pozostały jednolitym organizmem państwowym. I wkrótce inny polityk, wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler podjął ponowną próbę zjednoczenia Europy siłą. Tak jak Wilhelm II. On podjął ponowną próbę. No, muszę powiedzieć, że miał całkiem spore sukcesy. Miał całkiem spore sukcesy. No i jeszcze w 1943 roku, tutaj wspomniany przez pana profesora Józef Goebbels w swoich dziennikach, już nie pamiętam jakiego miesiąca, jaką konkretnie datą, ale w 1943 roku, rekapituluje bardzo dokładnie przemówienie Hitlera na spotkaniu z Gauleiterami. To spotkanie było poświęcone nakreśleniu wizji Europy po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I co Hitler tam mówi? Różne rzeczy mówi, ale między innymi powiada tak. Małe państwa nie mają w Europie racji bytu, bo tylko Niemcy są w stanie prawidłowo zorganizować Europę. Tylko Niemcy. I tam powołuje się na pewne doświadczenia Imperium Brytyjskiego, które Hitlera fascynowało. Tam jest taka książka autorstwa jego samego, czyli Hitlera, Rozmowy przy stole. To są monologi. On tam wieczorami siadał przy stole i tam takie monologi, a reszta słuchała, tam się nudziła. Podobno tak jak uczestnicy tych rozmów, Hitler wygłaszał rozmaite takie opowieści. Niektóre bardzo śmieszne, ale niektóre nie. I na przykład z tych rozmów przy stole wynika jego fascynacja Imperium Brytyjskim, między innymi tą taką cechą, że Brytyjczycy się nie wtrącali tam, jak żyją te ludy tworzące imperium, jak tam chcą jeść, a to niech jedzą, byle wdów nie palili, bo to już za dużo swądu było, a poza tym to niech tam sobie żyją jak chcą. I Hitler powiada tak, naszymi Indiami to będą tereny wschodnie, to będą nasze Indie. My tam się nauczymy imperialnego zarządzania. Hitler nie był wcale durniem, był człowiek inteligentny i nie waham się użyć tego słowa ideowy. Ideowy. Hitler był człowiekiem ideowym. On się zresztą uważał za rewolucjonistę i słusznie, bo chciał przeprowadzić w Europie rewolucję, zupełnie zmienić wszystkie formy życia. No, dla tych, którzy to by to przeżyli, bo nie dla wszystkich oczywiście, ale chciał zmienić istniejące dotychczas formy życia, co mu się w znacznym stopniu udało. Proszę Państwa, ta druga próba też skończyła się jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej niż ta pierwsza, dlatego że
państwo niemieckie zostało zlikwidowane. Po pierwszej wojnie nie zostało, a po drugiej zostało. Podzielone zostało na strefy okupacyjne. Już nie było Niemiec, tylko były strefy okupacyjne, zarządzane przez poszczególne państwa zwycięskiej koalicji, między innymi przez Sowiety. I paradoksalnie Niemcom wielką przysługę oddał Józef Stalin. Ojciec narodów, chorąży pokoju, oddał Niemcom mimowolnie wielką przysługę. Ponieważ Józef Stalin chciał skomunizować Europę. On też miał ambicje imperialne. Też chciał Europę zjednoczyć. Tyle tylko, że pod własną hegemonią. No a Amerykanie się tego obawiali i nie chcieli dopuścić do tego, żeby Europa została wchłonięta, dostała się pod panowanie Moskwy. W związku z tym odbudowali państwo niemieckie. Odbudowali państwo niemieckie. W 1949 roku powstała z Trizonni tak zwanej, czyli z trzech stref okupacyjnych, powstała Republika Federalna Niemiec, bo czwarta strefa okupacyjna sowiecka została przekształcona w drugie państwo niemieckie, już komunistyczne, Niemiecką Republikę Demokratyczną. I ta presja sowiecka na zachodnią Europę cały czas istniała, dzięki czemu Niemcy zyskali potężne wsparcie. Po pierwsze, mogli odbudować państwo. Co więcej, na skutek tej presji Amerykanie w 1954 roku zdecydowali się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Niemcom na posiadanie armii. Ale to był 1954 rok, więc jeszcze nie było pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, to w 1955 roku, kiedy Amerykanie się zgodzili na utworzenie Bundeswehry, to całą Bundeswehrę wkomponowali w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego i przez struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego zachowali kontrolę, surveillance nad tym, co tam ta armia tu kombinuje. Na wszelki wypadek, do dzisiaj Bundeswehra nie ma sztabu generalnego, bo on w Norymberdze został uznany za organizację przestępczą. No i do dzisiaj nie ma. To właśnie jest element tego wkomponowania. Proszę Państwa, co Niemcy, co kanclerz Adenauer, który został pierwszym kanclerzem, pierwszym przywódcą Republiki Federalnej Niemiec w 1949 roku, do jakiego wniosku doszedł? No, każdy by doszedł, a on to specjalnie, bo to był człowiek bardzo inteligentny, więc doszedł do wniosku, że dotychczasowe utarczki o to, kto będzie w Europie hegemonem, nie mają żadnego sensu, dlatego że Europa utraciła znaczenie polityczne wskutek tych dwóch wojen. Europa utraciła znaczenie polityczne. Już to się zaznaczyło po I wojnie światowej, kiedy głównym rozgrywającym traktat wersalski był prezydent Wilson, prezydent amerykański, prezydent Stanów Zjednoczonych. Dopóki on nie przyjechał, to nie było żadnych tam obrad, bo nie zaczyna się bez gospodarza. No. A po II wojnie światowej, to ilustracją tego, jak głęboki upadek był politycznego znaczenia Europy, to była Jałta. Tam został utworzony porządek polityczny w Europie. A kto był jego gwarantem? Jedno mocarstwo zupełnie pozaeuropejskie. No drugie częściowo niby europejskie, ale mentalnie nieeuropejskie. Tu były Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki. To była Jałta, to jest ilustracja politycznego upadku Europy. I Adenauer doszedł do wniosku, że nie ma sensu. Tam jeszcze jakieś kontynuowanie sporów o Zambię, z Francją, o hegemonię, tym bardziej, że Imperium Brytyjskie na skutek II wojny światowej też się zaczęło chwiać w posadach, bo Amerykanie postanowili utworzyć swoje
w miejsce Imperium Brytyjskiego. Bardzo ładnie piszą o tym dwaj autorzy angielscy. Polskie wydanie nosi tytuł Od własnej kuli. Oni opisują, jak prezydent Roosevelt wykorzystywał II wojnę światową dla rozmontowywania Imperium Brytyjskiego. Piszą o tym z taką złością, jakby to było wczoraj. To już 50 ponad lat. Ta książka się ukazała po wojnie, ale oni z taką złością piszą, jakby to było wczoraj. Proszę Państwa, no i co? To trzeba nie walczyć teraz, nie walczymy już o hegemonię, bo to nie ma sensu, tylko starajmy się odbudować polityczne znaczenie Europy. I pierwszym takim krokiem to było stworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Pewna forma współpracy ekonomicznej. To samo, co robiły te państewka niemieckie, kiedy już elity, te właśnie ci studenci, absolwenci doszli do wniosku, że trzeba stworzyć duże państwo z prawdziwą stolicą, gdzie można by było robić prawdziwe kariery. I proszę Państwa, wykorzystały Niemcy ten pomysł jeszcze XIX-wieczny, ten Deutscher Zollverein, jednolity obszar celny niemiecki. W 1957 roku rozciągnęły ten Zollverein na tę część Europy, którą pragnęły zorganizować. To się stało w traktatach rzymskich, tak zwanych, w 1957 roku. Te traktaty rzymskie weszły w życie w 1958 roku. To jeden traktat to był właśnie o tym, o wspólnym rynku, utworzeniu tego jednolitego obszaru celnego w Europie, a drugi to był traktat o Euratomie, Europejskiej Agencji Energii Atomowej. Francja już miała energię atomową, Niemcy nie mogli, bo Amerykanie to nie. Ale Niemcy uważają, chyba do temu służy, jak sądzę, ten pomysł europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO, że pewnego dnia, jak te europejskie siły zbrojne powstaną, to Niemcy położą palec na atomowym cynglu francuskim. Będą tak samo, tam dwa palce będą, ale niemiecki też będzie. W związku z tym o to chodzi. Proszę Państwa, no i ten wspólny rynek rzeczywiście też dał potężny impuls rozwojowi gospodarce europejskiej. Tam jeszcze inne rzeczy się złożyły wcześniej, czy plan Marshalla i tak dalej. No i w Niemczech Ludwik Erhard, który był takim, no nie powiem, że nadwornym, ale ważnym ekonomistą w okresie III Rzeszy, znał się na tych sprawach i wyciągnął wnioski z pewnego błędu, który został w Rzeszy popełniony. Otóż III Rzesza, jak Państwo doskonale wiecie, była państwem socjalistycznym. Była państwem socjalistycznym, bardzo szeroko rozwijała działalność socjalną, taka specjalna organizacja była taka, Kraft durch Freude, siła poprzez radość. To była właśnie taki program, wczasy dla robotników i tak dalej. To nie był wynalazek PRL-owski wcale, to hitlerowski był wynalazek. Te wszystkie takie rzeczy. No i w tej sytuacji, kiedy już te wszystkie wynalazki były, Erhard wpadł na pomysł, że dobrze, ten socjal trzeba utrzymać, natomiast trzeba odbiurokratyzować tę socjalistyczną gospodarkę III Rzeszy. Ona była szalenie zbiurokratyzowana. W pamiętnikach swoich Albert Speer, który był ministrem gospodarki w czasie III Rzeszy, pisze dla zilustrowania tego, jak daleko była zbiurokratyzowana gospodarka niemiecka w tym okresie. Podaję taki przykład. Była fabryka, która produkowała na potrzeby wojenne i dla celów badawczych potrzebowała kilograma spirytusu, który był towarem reglamentowanym.
I Szper powiada, że załatwienie tego kilograma spirytusu, on podaje, jaka Via Dolorosa temu towarzyszyła, trwało pół roku. Pół roku. Cud, że Niemcy jeszcze tak długo wojowały przy tym wszystkim. Cud. No i Erhard postanowił przywrócić mechanizmy rynkowe w gospodarce i utrzymać socjal. To był ten niemiecki cud gospodarczy, ten taki ordoliberalizm. On wyciągnął wnioski po prostu z błędów III Rzeszy. Proszę Państwa, i tak było do właściwie roku 1992, kiedy to podpisany został traktat z Maastricht. Traktat z Maastricht. Otóż muszę zwrócić uwagę na tę datę, właściwie na rok 1993, kiedy ten traktat z Maastricht wszedł w życie. Pan profesor Wielomski wspominał tutaj o dwóch formułach funkcjonowania wspólnot europejskich. Formule konfederacji, czyli Związku Państw, i formule federacji, czyli państwa związkowego. Otóż traktat z Maastricht to był ten punkt zwrotny, który przesądził o tym. Traktat z Maastricht ustanawiał mapę drogową do nałożenia na wspólny rynek, ten eksperyment ekonomiczny, ten Deutsche Zollverein europejski, politycznej czapy w postaci Unii Europejskiej. I traktat z Maastricht mówił, jak do tego będziemy dochodzili. I zmienił formułę funkcjonowania wspólnot europejskich. On właśnie z formuły, odszedł od formuły konfederacji ku formule federacji, czyli państwa związkowego. To się stało wtedy. Przypominam to dlatego, że Polska, w Polsce referendum akcesyjne było w roku 2003, a więc w 10 lat po wejściu w życie traktatu z Maastricht. No byłoby niegrzeczne przypuszczać, że Jarosław Kaczyński, który stręczył nam wtedy tak samo jak Donald Tusk, Anschluss, nie wiedział o tym. Takie przypuszczenie byłoby niegrzeczne. Doskonale o tym wiedział, a mimo to stręczył. Mimo to stręczył. Tak samo jak w 2008 roku, 1 kwietnia, stręczył razem z Donaldem Tuskiem, ręka w rękę, stręczył upoważnienie prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Wreszcie tak samo zrobił w czerwcu, całkiem niedawno, w czerwcu 2021 roku, kiedy z jego inicjatywy, nawet własny klub parlamentarny mu się zbuntował, część własnego klubu parlamentarnego, więc musiał się podeprzeć nogą lewą, lewicy, klubem parlamentarnym lewicy, żeby przeforsować w Sejmie ratyfikację ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Co ta ustawa postanawiała? Ano zmieniała traktat lizboński, wyposażając Komisję Europejską w dwa nowe uprawnienia, których ona przedtem nie miała, mianowicie uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii i uprawnienie do nakładania unijnych podatków. To ta ustawa o zasobach własnych Unii Europejskiej. No i co się stało wskutek tego? Wskutek tego Unia Europejska pożyczyła 750 miliardów euro na utworzenie funduszu odbudowy. Na utworzenie funduszu odbudowy po tych wszystkich paroksyzmach pandemicznych, które nam zafundowano, to Putin zlikwidował pandemię. To rzeczywiście, jakby justycja nie umarła na tym świecie, to powinien dostać pomnik, jego powinien być postawiony w każdym państwie, które zostało dotknięte pandemią. No ale próżne nadzieje, na pewno nigdy tak nie będzie. Proszę Państwa, te zasługi zostaną zapomniane. Natomiast
Unia Europejska, jak powiadam, pożyczyła 750 miliardów euro, utworzyła Fundusz Odbudowy, żeby tam te wszystkie paroksyzmy jakoś złotym plastrem zalepić. No i co? Z czym mamy do czynienia? Ano, mamy do czynienia z tym, że Polska nie dostała żadnych pieniędzy z tego Funduszu Odbudowy, ale przypadającą na nią część długu będzie musiała spłacić. I to wszystko mamy między innymi dzięki naczelnikowi państwa. Dlatego o tym mówię, że naczelnik państwa teraz tutaj pan profesor też, ale dobrotliwie tutaj o tym wspominał. Naczelnik państwa teraz wymyślił sobie nową strategię polityczną. Mianowicie strategię drapowania się w kostium męczennika świętej sprawy niepodległości. Więc przypominam o tym, żebyście państwo się nie dali na to nabrać, na ten kostium męczennika świętej sprawy niepodległości, bo to jest kostium teatralny, wypożyczony z jakiegoś teatrzyku piątej klepki. Proszę państwa, i Unia Europejska dzięki ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który nawiasem mówiąc przybrał postać poprawek do dwóch traktatów, traktatu o Unii Europejskiej, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym rzeczywiście trudno było go przeczytać, to prawda. Ja nie będę państwa tutaj szczegółami zanudzał, tylko powiem jedną rzecz, która będzie pewnym uzupełnieniem tego, co tutaj powiedział pan profesor Wielomski. Otóż traktat lizboński w kwestii suwerenności, bo oto tutaj o tym tu mówimy, formułuje zasadę przekazania. Ta zasada przekazania stanowi, że Unia Europejska ma tylko takie, Unia Europejska, która jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego. Od 1 grudnia 2009 roku jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego, ale nie jest państwem. Uchowaj Boże, zaraz do tego wrócę. Otóż proszę państwa, zasada przekazania stanowi, że Unia Europejska ma tylko takie kompetencje, jakie przekażą jej państwa członkowskie. Wydawać by się mogło, że no, suwerenność polityczna w Unii Europejskiej będzie podzielona. Że Unia Europejska będzie miała suwerenność w zakresie tych kompetencji przekazanych, no bo ona będzie decydowała, jaki użytek z nich zrobić, ale państwa członkowskie suwerenności nie utracą, no bo to one będą decydowały, które kompetencje przekazać, a których nie. Czy to jest w ogóle możliwe? No jest. Tak, na tym właśnie, na podziale, takim rozparcelowaniu suwerenności politycznej polegał feudalizm polityczny. Król teoretycznie był właścicielem państwa, ale jak wydzielał lenno, to już się nie wtrącał temu lennikowi, jak on tam tym lennem będzie zarządzał. Oczywiście ten lennik miał pewne obowiązki wobec króla, ale król już musiał, więc on był tam suwerenny w pewnym zakresie jako lennik, ale król nie tracił suwerenności, bo mógł mu odebrać to lenno zawsze, jakby chciał, prawda? Jak na terenie Lenna były miasta, to one się rządziły własnymi prawami. Miały własne sądy, Magdeburgi, aż do kary śmierci mogły tam wyrokować. Jak na terenie miasta był uniwersytet, to on miał autonomię. To ślad do dzisiaj tam jest, już nikt tego nie traktuje poważnie, ale coś takiego jest, jeszcze się kołacze. No i wreszcie taki słoń w menażerii jak Kościół katolicki, który miał ogromny zakres suwerenności, do dzisiaj ma. Miał własne władze, własne sądownictwo, własne prawo, do dzisiaj ma. Krótko mówiąc, jak coś istniało, to znaczy, że jest możliwe. Ale traktat lizboński formułuje też zasadę lojalnej współpracy. Ta zasada lojalnej współpracy z kolei głosi, że państwo członkowskie musi powstrzymać się przed każdym działaniem, każdym, a więc niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, jeżeli takie działanie mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Co to znaczy? To znaczy, że zasada lojalnej współpracy unieważnia zasadę przekazania.
Dlatego, że wystarczy wpisać, że na przykład praworządność, cokolwiek by to miało znaczyć, jest celem Unii Europejskiej. Jakże nie może być celem? Przecież jasne, że jest, prawda? No i można dyscyplinować członkowskie bantustany. No i jest Polska, jest dyscyplinowana, się pod tym pretekstem nie dostaje żadnych z Unii pieniędzy. Więc zasada lojalnej współpracy unieważnia zasadę przekazania. To był milowy krok. Traktat lizboński był milowym krokiem, dlatego nie możemy mówić, że teraz my stoimy w obliczu utraty suwerenności. Nie. Nam z suwerenności politycznej zostały resztki. Bardzo dobra ilustracja właśnie jest aktualnie. Na granicy polsko-ukraińskiej jest protest tych transportowców tam. No i co się, jaka jest główna przyczyna? Główna przyczyna jest taka, że ukraińskie firmy transportowe na podstawie umowy z Komisją Europejską rządu ukraińskiego nie muszą korzystać z zezwoleń w uprawianiu działalności transportowej na obszarze Unii Europejskiej. Co podcina gałęzie całej branży transportowej w Polsce. No i po to protestują ci transportowcy, że chcą znieść, żeby to zezwolenie zostało zniesione. Polski rząd nie może tego zrobić, dlatego że to była umowa nie polskiego rządu, tylko Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska mówiła takiego. Dlatego, że niemieccy transportowcy i francuskie firmy transportowe też z tego korzystają na równi z ukraińskimi. No i co? Tak jak to było jeszcze przed wielu laty, kiedy pan minister rolnictwa Marek Sawicki, jak mu tam ci plantatorzy tytoniu, o tu w Lubelskiem chyba tych sporo jest plantatorów tytoniu, no żeby nie likwidować plantacji tytoniowych, bo oni ich gospodarstwa z tego się utrzymują, to co powiedział Marek Sawicki? No napiszemy podanie do Komisji Europejskiej, no i ona albo się zgodzi, albo nie. Prawda? O tak, taki mamy mniej więcej zakres suwerenności. I teraz tutaj jest presja na to, żeby te dalsze kroki były, żeby tę suwerenność dalej ograniczyć. Dlaczego teraz? Dlatego, że w marcu tego roku kanclerz Scholz spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Joe'em Bidenem. I prezydent Joe Biden pozwolił Niemcom na to, żeby urządzali Europę po swojemu, tylko tam chce utrzymać kontrolę nad naszą niezwyciężoną armią między innymi, no i żadnych na razie europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, to nie. I Niemcy chcą wykorzystać ten czas darowany, żeby doprowadzić do nowelizacji traktatu lizbońskiego, czyli tych dwóch traktatów, przed 5 listopada przyszłego roku, a najdalej przed 21 stycznia roku 2025. Bo wtedy nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych obejmie władzę. No i Niemcy chcą stworzyć fakty dokonane, żeby ten ulubieniec z ulicy, prawda, był postawiony przed faktem dokonanym. Będzie musiał go wziąć pod uwagę, bo to państwo rozumiecie, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. I Niemcy chcą zdążyć, dlatego organizują presję, nie oglądając się już na żadne pozory, na zachowywanie żadnych pozorów. Pan profesor tu optymistycznie wyraził nadzieję, że tam Fico się nie zgodzi, że Orban się nie zgodzi. No to Orban prawdopodobnie by się nie zgodził. No to co? 3 dni temu pojawił się pomysł. Jak już się pojawił, słuszna myśl raz rzucona w powietrze, na prędzej czy później znajdzie swojego amatora. Orban się nie zgodzi. No to pozbawimy Węgry prawa głosu w Unii Europejskiej. Nie dlatego, że się nie chce zgodzić, tylko dlatego, że gwałci demokrację, skubaniec.
No tak jak Mobutu łamał prawa człowieka, to Hutu demokrację gwałci. Ilu świadków się znajdzie na to przed sądem, w tym całym, przed tymi przebierańcami z Luksemburga? Józiu, Franiu, Zosiu, powiedzcie, jak było, gwałcił nam. No gwałcił, ja sama widziałam, jak gwałcił, prawda? No to co, odbiorą Węgrom prawo głosu i przegłosują, a inni jak zobaczą Fico, jak zobaczy, że nie ma prawa głosu, no to będzie głosował jak się należy. To już będzie instynkt samozachowawczy mu podpowie. Nawet nikt nie będzie mógł chciał do niego się fatygować i powiedzieć mu, wiecie, rozumiecie, Fico, wy tu głosujcie jak się należy, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No to on będzie głosował jak się należy. Więc możemy się spotkać z taką sytuacją jeszcze w ciągu najbliższego roku. Co to będzie znaczyło? Bo pan profesor jeszcze nie wspomniał o jednej rzeczy. Tam ta nowelizacja to jeszcze jednej rzeczy dotyczy, mianowicie Rada Europejska, która no, to najważniejszy niby organ, to tam ma przejąć kompetencje. No ale jak Parlament Europejski przejmie kompetencje, to po co taka duża Rada Europejska? Nie 27 uczestników, tylko 15. Zgodnie z tym, co mówił Adolf Hitler w 1943 roku. Małe państwa w Europie nie mają racji bytu, bo tylko Niemcy potrafią prawidłowo Europę. Jeszcze by tego brakowało, żebyśmy się słuchali, co tam Estonia mówiła, tam Fico i tak dalej. Ja, bo oczywiście, tylko tego nam brakowało. A jeszcze jeden proces się nakłada na to, bo to ja przedstawiłem, co się działo w ciągu tych 150 lat, o których mówił pan profesor Wielomski. I żeby pokazać, że Niemcy są państwem poważnym. To Polska może tam nie wiedzieć, czego chce. Niemcy wiedzą, czego chcą, doskonale wiedzą. Obrali tylko skuteczniejszą i bezpieczniejszą metodę na osiągnięcie tego samego celu, to znaczy zjednoczenie Europy pod własną, że tak powiem, egidą, metodę pokojowego jednoczenia. Na czym polega pokojowe jednoczenie? Na przekupywaniu biurokratycznych gangów, które administrują poszczególnymi państwami członkowskimi. No i to się okazało strzałem w dziesiątkę. Niedawno, jak była ta debata w Parlamencie Europejskim na temat że konieczne jest ratyfikowanie, znaczy nowelizacja traktatu lizbońskiego, to jest taki tam krzykliwy polityk Guy Verhofstadt. No i on tam między innymi w swoim wystąpieniu polemizował z teoriami spiskowymi, między innymi z tą, że Unia Europejska, pokojowe jednoczenie Europy polega na przekupywaniu biurokratycznych gangów, które i tak dalej. I on mówi, to nieprawda, jakie tam przekupywanie, jak Unia Europejska dysponuje 1% europejskiego produktu krajowego brutto. O trochę większym, prawie niecałe 2%. Ale to tym większa sztuka, że na stosunkowo tak niewielkie sumy, przy użyciu stosunkowo tak niewielkich sum, potrafiła doprowadzić do tego, że ci wszyscy mężykowie stanu skaczą przed nimi z gałęzi na gałąź. No to duży sukces, ogromny sukces. No i tutaj Polska też skacze z gałęzi na gałąź. Przecież pan Mateusz Morawiecki, tutaj pan profesor Wielomski wyraził swoje powątpiewanie co do jego, że tak powiem, zgodności słów z czynami. Ja też tak, znaczy nie powątpiewanie, tylko pewność. Pan premier Morawiecki jako premier rządu podpisywał wszystko, czego Niemcy od niego chcieli, tyle tylko, że pokrywał to taką trąbtadracką retoryką, bardzo ultrapatriotyczną. To wielu ludzi to wprowadzało w błąd, ale podpisywał wszystko. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, zdradzę państwu pewną tajemnicę naszej demokracji. I żeby tą tajemnicę zdradzić, to muszę się powołać na klasyka demokracji, mianowicie Józefa Stalina. Co Józef Stalin mówił? Spiżową tezę wygłaszał, że
jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, bo wiadomo, że to, kto liczy głosy, to jest bardzo ważne. Nie, tam nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest przedstawienie wyborcom, suwerenom, prawidłowej alternatywy, żeby mogli wybrać sobie między dżumą a tyfusem. Kiedy alternatywa jest prawidłowa? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No i mamy znakomite potwierdzenie trafności spostrzeżeń Ojca Narodów. Jaką mamy alternatywę po wyborach? Z jednej strony pan Mateusz Morawiecki, były tajny współpracownik Stasi, a z drugiej strony Donald Tusk, też podejrzewany o to, że był to tajnym współpracownikiem Stasi o pseudonimie Oskar. No czegoż chcieć więcej? A pan profesor powiada, że Polska sam się nie zgodzi. Zgodzi się, jak trzeba będzie, to się zgodzi. Dlatego Donald Tusk nic nie mówi, żeby nikt go nie posądził, że ukłamał swoich wyborców. Uchowaj Boże, to okłamanie swoich wyborców to jest gorzej niż złamane prawo. To państwo wiecie, to nie można takich rzeczy. Grzeczny chłopczyk takich rzeczy nie robi. O. Jaki będzie skutek? Wszystko jedno. Czy nowelizacji traktatu lizbońskiego, która może zostać ku naszemu zdumieniu sprawnością, że tak powiem, zatajonej ręki niemieckiej w Europie. Możemy być zdumieni sprawnością tej ręki zatajonej jeszcze w ciągu najbliższego roku. Albo tą metodą, o której wspominał pan profesor, to znaczy tutaj takiego powolnego wypłukiwania suwerenności. Tak czy owak, zdaje się, że nasze przeznaczenie już mniej więcej znamy. Tak czy owak, nasze przeznaczenie już mniej więcej znamy. Naszym przeznaczeniem jest no, taka zgoda na status Polski zbliżony do statusu generalnego gubernatorstwa. Generalnego gubernatorstwa. To jest tym bardziej prawdopodobne, że na ten proces jednoczenia Europy, wszystko jedno, siłowego czy dobrowolnego, nakłada się jeszcze drugi proces, o którym tutaj już tam profesor wspomniał mimochodem, ale nie nazwał tego, tak jak arcybiskup, jego ekscelencja arcybiskup Gondecki, jak w tym widowisku Sodomii pojednania polsko-ukraińskiego uczestniczył w katedrze warszawskiej, to tam buńczucznie stwierdził, że trzeba nazwać po imieniu sprawców tej rzezi całej wołyńskiej. No i nie nazwał. Nie wiem, kto ma to zrobić, a on się nie odważył. On się nie odważył. Więc ja postaram się nazwać to. To jest rewolucja komunistyczna, która się nakłada na ten proces. Która się na ten proces nakłada, która się przewala i przez Amerykę Północną, i przez Europę. Jednym z takich ubocznych skutków rewolucji komunistycznej, co zresztą wyraził w manifestie z Ventotene taki Świątek Unii Europejskiej Alfiero Spinelli, jest likwidacja historycznych narodów europejskich, bo mamy z nimi same zgryzoty o antysemityzm. Dopóki te narody będą istniały, to będzie antysemityzm, nawet gdyby narodu żydowskiego nie było. No, no, ale to jak się to wmawia długo ludziom, to we wszystko uwierzą. We wszystko uwierzą. W związku z tym narody europejskie mają zostać przekształcone w taki zwany nawóz historii. Nawóz historii. Więc już nie będą narodami, tylko się uwstecznią do poziomu narodowości albo jeszcze gorzej, do poziomu plemiennego. I w tym kierunku rewolucja zmierza. Głównym narzędziem
tej operacji, zgodnie z strategią przedstawioną przez Antoniego Gramsiego jeszcze w latach 20. XX wieku, to jest masowe duraczenie. Masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Wszystkie te wysiłki, zarówno tego, każdego z tych trzech członów piekielnej triady, są ściśle ze sobą skoordynowane. A skoro tak, to można się domyślać jakiegoś centrum koordynującego, bo na tym świecie pełnym złości nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc jak jest koordynacja, to znaczy, że ktoś koordynuje. Narzędzia terroru są stworzone, o czym zresztą pan profesor mówił. Ale ponieważ duraczenie przynosi takie znakomite rezultaty, one są stworzone, ale nie są stosowane w skali masowej. Bo tak tam, że tak powiem, profilaktycznie, żeby prewencję ogólną taką wzbudzić, że lepiej tu nie używać mowy nienawiści, bo o, proszę, można pójść za to siedzieć, prawda? A co to jest mowa nienawiści? A to jest wszystko, co nam się nie podoba. Wszystko, co nam się nie podoba. Bardzo pojemna definicja i nie trzeba żadnej lepszej. I proszę Państwa, mamy do czynienia, ścigamy się nie tam z Niemcami. My się ścigamy z czasem. My się ścigamy z czasem. Czy my jeszcze wtedy, kiedy można będzie nogą coś tam podpierać, to my jeszcze będziemy mieli nogę? Czy już te nogi zostaną nam obcięte? I nawet gdyby ta noga była, to nikt tej nogi nie wyciągnie, dlatego że nie będzie wiedział właściwie po co. Nie będzie wiedział po co. Już wszyscy będą myśleli tak, jak się należy. Wszyscy będą myśleli tak, jak się należy. I proszę zwrócić uwagę, jeszcze tu muszę powiedzieć tak, że starsze pokolenie, takie jak na przykład ja, do którego ja się zaliczam, to pokolenie jeszcze dostało szczepionkę na komunizm. Ale młodsze pokolenie już tej szczepionki nie dostało. I proszę zwrócić uwagę, kto jest w awangardzie tych wszystkich ruchów postępowych? Ludzie młodzi. I będzie ich coraz więcej. A ci tacy epigoni będą straszliwie osamotnieni, dlatego że większość już nie będzie rozumiała, o co im tak właśnie naprawdę chodzi. Nikt ich nie będzie rozumiał. W związku z tym nikt ich nie będzie chciał słuchać starych pierdzieli, bo oni sami wreszcie dojdą do wniosku, że nie wiedzą, o co im chodzi. A przecież w generalnym gubernatorstwie było dobrze. Komu to będzie przeszkadzało? Komu to będzie przeszkadzało? Dziękuję bardzo. Pan doktor, mam pytanie odnośnie tego, co się mówił na temat odnawialnych źródeł energii i tych podobnych, że żadne mocarstwo nie może być uzależnione surowcowo od jakiegoś państwa. Z czym wydaje mi się, że muszę się nie zgodzić, ponieważ Stany Zjednoczone były uzależnione od ropy, chociażby podczas kryzysu naftowego w latach 70. No i Unia Europejska, nawet jeśli przerzuci się na te alternatywne źródła energii, najprawdopodobniej będzie uzależniona od dostaw litu, być może z Chin, być może z Chile. I tutaj takie pytanie, czy Unia Europejska tutaj w takim szerokim ujęciu całego tego sztabu administracji rozrządzących, nie jest zapotrzebowany taki ślepy merkantylizm, taki nacjonalistyczny, że my tutaj będziemy produkowali, sprzedawali, wielka Europa, damy sobie radę, jeżeli sprzedamy więcej, zarobimy więcej. Działa, nie. A mimo takiego niezdania swojej pozycji. Dobrze, to ja szybko odpowiem. To jest nie mój pogląd. Ja powiedziałem, że to Klaus Schwab w swoich książkach o Wielkim Resecie wszystkich po kolei, które napisał, wyraził taki pogląd. Ja nie wierzę w to, żeby mógł istnieć kontynent autarkiczny surowcowo. To jest, ja powiem tak,
To było możliwe w XVIII czy XIX wieku, kiedy kopano węgiel i rudę żelaza. Jeszcze może mieć. Od czasu, kiedy zaczęto kopać całą tablicę Mendelejewa, to nie ma takiego kontynentu, na którym by istniała cała tablica Mendelejewa. Nawet Rosja, o której się mówi, że ma całą tablicę Mendelejewa, nie ma całej tablicy Mendelejewa, mianowicie nie posiada boksytu, z którego się produkuje aluminium, taki pierwszy z brzegu. Także to jest pewna wizja, bym powiedział, Unii Europejskiej, dlatego też w stosunku do wszystkich tych, którzy przeprowadzają zieloną rewolucję względów ekologicznych, tak często na przykład na Twitterze się pokazuje dzieci we wspomnianym przez pana redaktora Zairze, czy jak to się tam nazywa teraz Republika Demokratyczna Konga, czy jakoś tak, które kopią lit. Dlatego, że lit rzeczywiście znajduje się w kilku miejscach na świecie, to znaczy właśnie w tym, że Zairze, czy jak nam się teraz nazywa, bodajże w Chile, o którym pan wspomniał, i w Chinach. Także to zielona rewolucja tego nie zahamuje. Ja zresztą najwyżej może zmniejszyć tą zależność, ale nie jest w stanie tego zahamować. Ja w ogóle uważam, że świat współczesny jest zbyt skomplikowany, żeby na jakąkolwiek autarkę była tutaj mowa. Niemcy bardzo lubią tą autarkę. Powód jest banalnie prosty. To znaczy, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa w 1914, a potem druga wojna światowa w 1939, właściwie pierwsza odpowiedź przeciwników Niemiec, Wielkiej Brytanii, to było wprowadzenie blokady handlowej. I Niemcy cały czas w swoich głowach mają blokadę handlową i że muszą funkcjonować autarkicznie. Stąd u nich ta idea jest bardzo żywa. My tego nie czujemy i nie rozumiemy, bo nas w szkołach nie uczono, co to jest blokada morska. A każde niemieckie dziecko zapewne zaczyna historię pierwszej i drugiej wojny światowej od blokady morskiej Anglii. Znaczy zrobionej przez Anglię wobec Niemiec. Ja mam pytanie do obu panów. Taki może nie tak związany z dzisiejszą prelekcją, ale teraz jest wiodący. Co pan sądzą o tym nowym prezydencie Argentyny, który jest takim kontynentem, który można powiedzieć? Jakby panowie i to skarakteryzowali, czy to pomoże coś istotnego. I jeszcze jedna sprawa, już dotycząca dzisiejszego wykładu, mianowicie, czy panowie nie uważacie, że anachronizmem jest w tej chwili operowanie takimi pojęciami jak Niemcy, Rosja, państwa jakieś europejskie, nawet Unia, gdy faktycznie zatrudnik kryje się określona i naród, naród żydowski, to sobie chciałby robić to przez swoje wpływy, właściwie kontroluje, jest w stanie kontrolować więcej przez tych procesów politycznych. Czy pan z tym tematem Panie Grzegorzu, no ja nie podzielam pańskiej opinii. Owszem, aż tak pochlebnej opinii o Żydach to ja nie mam. Jak pan, bo pan uważa, że Żydzi wszystkim kręcą. Ja uważam, że są wpływowi, ale nie kręcą wszystkim. A już Niemcami to chyba nie. Co prawda może nas tutaj zmylić pewna taka sytuacja, pewna okoliczność, mianowicie taka, że Niemcy są narodem wyjątkowo zdyscyplinowanym. I jeżeli teraz jest taki rozkaz, że trzeba nosić Żydów na rękach, to nie pozwolą się nikomu wyprzedzić. Ale jestem pewien i upewniam pana, panie Grzegorzu, że jakby pewnego dnia padł inny rozkaz, to też się nie pozwolą nikomu wyprzedzić. To może to nie jest jakiś dowód czy poszlaka, ale w 1944 roku mojemu ojcu powiedział taki oficer Wojska Polskiego, żydowskiego pochodzenia, który tam wdał się z nim w rozmowę i rozmowę tę zakończył takim ogólnym stwierdzeniem, że proszę pana, tam gdzie przeszedł Hitler, tam nie ma miejsca dla Żyda, a tam gdzie przeszła Armia Czerwona, tam nie ma miejsca dla komunizmu. Otóż moim zdaniem te wszystkie zielone łady i tak dalej, to tak naprawdę nie są celem samym w sobie. Tak jak epidemia była narzędziem
I to, jak się okazało, w 100% udanym narzędziem tresury miliardów ludzi, to ekologizm jest dokładnie tym samym. Myślę, że tam, no, nie sądzę, żeby rozsądny człowiek, jakikolwiek, nawet nie tam, że jakiś specjalista, rzeczywiście uważał, że zmiany klimatyczne mają przyczynę antropogeniczną, to znaczy, że spowodowaną działalnością człowieka. Żeby się o tym przekonać, że tak nie jest, to wystarczy być, nie trzeba być tam docentem, tylko wystarczy być spostrzegawczym, że na przykład zmieniają się pory roku. No zmieniają się, prawda? A dlaczego? Nie dlatego, że partia kazała. No to by była przyczyna antropogeniczna. Partia kazała, pory roku się zmieniają. A nie, partia nie kazała, tylko dlatego, że zmienia się, i to nieznacznie stosunkowo, kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi. Dlatego niedawno wystąpiłem z pomysłem racjonalizatorskim do Parlamentu Europejskiego, żeby zlikwidować pory roku. Jeśli to jest przyczyny zmian klimatycznych, są antropogeniczne, to proszę bardzo, chwyćmy byka za rogi, nie zajmujmy się żadnymi elektrycznymi samochodami i tam wiatrakami, nie walczmy z wiatrakami, tylko zlikwidujmy pory roku jako program pilotażowy. Też nie wszystkie naraz, uchowaj Boże, ale dwie takie ostentacyjne, zimę i lato. A jak to nam się uda, to się weźmiemy za pozostałe. I nie trzeba będzie dręczyć ludzi jakimiś tam opowieściami, sankcjami, że kominy im dymią i tak dalej, o, że ślady węglowe pozostawiają po sobie. Proszę Państwa, jednym z celów rewolucji komunistycznej jest redukcja populacji ludzkiej. Takim orędownikiem jest profesor Paweł Ehrlich, taki starszy człowiek, ponad 80 lat ma, o ile żyje. On najwyraźniej sam w tę teorię nie wierzy. Dlatego, że gdyby wierzył, to by zaczął od siebie. No po co zasmradza tu planetę jeszcze swoim, jaki pożytek z niego, prawda? Do chloru go do dołu z wapnem i tyle. Proszę Państwa, no dobrze, ale w jaki sposób to zrobić? W jaki sposób zredukować? No, prawie 7 miliardów ludzi trzeba było, no, zredukować. Proszę Państwa, no wyobraźmy sobie, że wszystkich powiesimy. Jaka dewastacja drzewostanu. Przecież planeta by tego nie wytrzymała. Musimy w takim razie opracować jakieś takie przyjazne środowisku metody. No i tutaj znowu się odwołam do Józefa Stalina, który taki program pilotażowy przeprowadził. Mianowicie metodą recyklingu można to zrobić. W czasie kolektywizacji pewien kontyngent kułaków został wywieziony na wyspę zajęczą na Oceanie Lodowatym. I zostawiony tam, bez niczego. Tak, ci ludzie, jak tam wypędzono ich z tych statku, z tego statku, to tak jak stali, to tam zostali. Po roku przyjechała inspekcja, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Nic się nie działo. Już nie było nikogo żywego. Tylko kości starannie oczyszczone przez morskie ptaki. Dokonał się recykling. Bez żadnej szkody dla planety. Przeciwnie, z pożytkiem. Tamte morskie ptaki na pewno wyprowadziły lęgi większe, bo miały pod dostatkiem ludziny. A po co się tyle pełnowartościowego białka miałoby marnować, prawda? No więc mamy tutaj już, tylko trzeba tutaj w strefie Arktyki, mocarstwa w strefie Arktyki muszą uzgodnić, gdzie tam, które wyspy udostępniają i w ten sposób się może w ciągu 15 lat dokonać ostateczne rozwiązanie tej kwestii. Tyle tylko, że proszę Państwa, jak to pisał Adam Mickiewicz w Reducie Ordona, to by było dzieło zniszczenia,
Ale musimy pamiętać, że dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte jak dzieło tworzenia. A jaka sprawa jest lepsza niż dobrostan planety? Takiej sprawy na szczęście nie ma u nas. No, więc wszystko mamy i to oddaję głos panu profesorowi. Dobrze, to ja może odpowiem na drugie pytanie w takiej sytuacji, czyli o nowym prezydencie Argentyny. Przypadek o godzinie 19 u mnie na kanale właśnie się sam włączył film, w którym nagrałem jakby swoje refleksje na ten temat. Ja powiem tak, 1 stycznia przyszłego roku Argentyna ma wejść przyjęta do BRICS-u. I na 1,5 miesiąca przed wejściem Argentyny do BRICS-u wybory wygrywa osoba, która twierdzi, że nie będzie nawiązywała żadnych stosunków z Rosją, Brazylią i Chinami, czyli czołowymi trzema państwami BRICS-u. I teraz nałóżmy sobie na to, że Argentyna położona jest w Ameryce Południowej, czyli w strefie, którą obejmuje tak zwana doktryna Monroe, mówiąca o tym, że Stany Zjednoczone pełnią naturalną rolę protektora dla całej Ameryki, w kontaktach, że tak powiem, także całej Ameryki z resztą świata. Ja powiem tak, no to jest chyba odpowiedź, dlaczego wygrał. Ja nie wiem, czy tam była Victoria Nuland, która, jak wiadomo, odpowiadała za przeprowadzenie rewolucji na Majdanie, na Ukrainie. No ale jest to taki odpowiednik rewolucji na Majdanie, tylko bez rewolucyjnych metod w postaci zamachu stanu, zamieszek, strzelaniny i tak dalej. Można powiedzieć, że prawdopodobnie amerykańskim służbom specjalnym, które oczywiście tam wykorzystywały niezadowolenie Argentyńczyków i tak dalej, udało się zainstalować, jakby to powiedzieć, swojego człowieka na właściwym miejscu. Jeszcze pytanie. Widzę, bo to ja bym chciał poznać panów opinię na temat takiej tezy. To bo konkluzja czy wniosek mój jest taki z panów wystąpień, że niepodległości to już nie mamy. Bo gdybyśmy mieli, to byśmy sobie zreformowali na przykład sądownictwo tak, jakbyśmy chcieli. Ale i też inne argumenty padały przecież. Więc czy może nie byłoby lepiej dla naszego nieszczęśliwego kraju, gdybyśmy jednak byli częścią państwa europejskiego? Bo jest szansa, że państwa europejskie dbałoby o swoich członków wszystkich w miarę na równi. Bo dużo gorzej jest według mnie trwać tak jak teraz, czyli no, mamy umotowiony dług, mamy dużo obowiązków, no, niezależności już nie mamy, suwerenności w zasadzie też, więc czy ta teza, że może to by było dla nas korzystniejsze? Odpowiem panu poprzez pewną analogię historyczną. Myśmy już w takiej Unii Europejskiej byli, nawet miała tą samą nazwę, Imperium się nazywało, Imperium Niemieckie, to znaczy mam tutaj na myśli tak zwane Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Jak to napisał mój mistrz profesor Jan Baszkiewicz w jednym ze swoich artykułów, Imperium, Święte Imperium miało to do siebie, iż stało ponad narodami i ogłaszało, że realizuje dobro wspólne wszystkich, dbając zawsze, że tak powiem, równoważąc różnego rodzaju interesy i dbając o interes wspólny. I tak się niestety zawsze zdarzało, że ponieważ cesarzem tego imperium z natury no od Tona I był Niemiec, że zawsze wszelkie spory pomiędzy feudałem niemieckim i feudałem z innego ludu były przez cesarza rozstrzygane na korzyść feudała niemieckiego. Wszystkie spory pomiędzy księstwami niemieckimi a księstwami czy państwami posługującymi się innym językiem utworzonego przez inną grupę etniczną były zawsze rozstrzygane na korzyść tego państewka niemieckiego. Możemy mówić, że jesteśmy państwem pozbawionym niepodległości, ale nie ja raczej bym powiedział, że w teorii jeszcze ją mamy. Raczej gorzej jest z jej praktykowaniem, a szczególnie z wolą elit politycznych w Polsce, aby chcieć ją praktykować.
Tymczasem stworzenie państwa federalnego w postaci Unii Europejskiej oznacza, że nawet tych teoretycznych możliwości nie będziemy mogli wykorzystać. Nawet wtedy, kiedy pojawiłaby się, to nie szybko, elita polityczna w Polsce, która by chciała o polskie interesy walczyć. Póki co jej nie ma, to powiedzmy sobie tam szczerze. Ale gdyby nawet chciała, to już potem nie będzie mogła. Dlaczego? Dlatego, że jak odbudować na przykład państwo polskie z armią polską, jeśli zostanie przez ten czas stworzona armia europejska, w której będą mieszane oddziały. No to z kogo potem odtwarzać? Gdyby to były oddziały na przykład na takiej zasadzie, że brygady całe wchodzą, prawda, w skład armii europejskiej, można wyprowadzić brygady poszczególne. Ale jak się stworzy takie, no powiedział, wielonarodowe brygady, no to nawet nie ma czego i kogo wyprowadzać. Tak jak w tej chwili Niemcy stworzyli takie brygady z armią holenderską, która przestała istnieć formalnie. Dlatego, że armia holenderska jest całkowicie zintegrowana z armią niemiecką w mieszanych brygadach, używa tylko i wyłącznie niemieckiej broni, włącznie z leopardami i dowództwo znajduje się w Niemczech. Także nie ma, że tak powiem, już jak wyprowadzać. Skoro będzie wspólna dyplomacja unijna, to jakby nigdzie nie jest to napisane w tym projekcie traktatów, zmiany traktatów, no ale z tego wniosek, a po co Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce i polscy dyplomaci? Na przykład można dać tu przykład takiej integracji europejskiej. Protektorat Czech i Moraw. Protektorat Czech i Moraw posiadał wszystkie ministerstwa poza dwoma ministerstwami. Miał premiera swojego, nie wiem, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, no genderystycznego nie mieli tam, bo to też nie było. Jeszcze nie były nie takie było, czasy. Tak. Ale dwóch nie mieli. Nie mieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo te sprawy podlegały Ministerstwu Rzeszy i nie miało swojego Ministerstwa Obrony Narodowej, bo ta kwestia również podlegała Rzeszy. I to jest ten problem. Już nie ma wtedy możliwości, nawet gdyby w akcie jakiegoś desperacji, nie wiem, rebelii, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, gdyby nam ta Unia Europejska zaczęła za bardzo doskwierać, to już potem nie ma z kogo tworzyć, bo są specjaliści od budowy dróg na miejscu, ale nie od dyplomacji i nie od wojskowości. Ja wiem, bo oczywiście pan powie, że nasza dyplomacja to jest taka, jaka jest, prawda, i tak dalej. I są to osoby, które mają te problemy, no bo dzwoni telefon z Waszyngtonu i dzwoni telefon z Berlina, i który pierwszy odebrać. Jak dzwonią z nieco innymi wytycznymi, to jest pytanie, który rozkaz wykonać. No ale jednak przynajmniej są, bo wtedy zauważcie państwo, że zostanie skasowane na wszystkich uniwersytetach wszystkie kierunki studiów typu stosunki międzynarodowe, dyplomacje i tak dalej. No bo kogo one mają kształcić? I potem już nie ma kadr, z których można by to po prostu odbudowywać. Dlatego te elementy są ważne. Powtarzam, problemem Polski nie jest formalny brak suwerenności. Problemem Polski jest brak woli wykonywania suwerenności. Ja się nie zgadzam z tymi na przykład, którzy twierdzą, że suwerenność nie jest absolutna, więc to jest prawda, rzecz przestarzała. Nigdy nie była absolutna. Ludwik XIV to był suweren absolutny, który mógł zrobić absolutnie wszystko w świecie? Nie. No, mógł wywołać wojnę ze wszystkimi naraz i przegrać, prawda? Więc to suwerenność nigdy nie jest na zasadzie takiej, że mogę robić co chcę. Suwerenne państwo to jest dzisiaj takie, które w 99 przypadkach na 100 robi to, co wymuszają różnego rodzaju okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne. Ale ma ten 1% decyzji, to prawo powiedzenia weto, nie zgadzam się. Ten 1%, 1 na 100. Państwo może nie używać tego 1%, tego swojego prawa weta, ale ma to prawo, żeby w razie czego powiedzieć stop. Jak zgodzimy się na federalizację Unii Europejskiej, to już będziemy podejmowali tą decyzję większością głosów i zostaniemy zmuszeni również do realizacji tych decyzji, które będą dla Polski w sposób absolutnie jawny niekorzystne. Czyli na przykład jak wtedy Unia Europejska, nie wiem, dokona paneuropejskiego, wprowadzi na przykład paneuropejski kodeks karny, dajmy na to, gdzie się pojawi ta mowa nienawiści, o której mówił pan redaktor. Jak wiadomo, mowa nienawiści, to wszyscy prawnicy o tym twierdzą, że nikt nie wie, co to jest dokładnie. Dosłownie. Ja wiem. No, ale w sensie takim, że jest to tak nieokreślone, że nie, prokuratorzy, sędziowie mogą... To są wszystkie opinie, które się nam nie podobają. Tak, zgadza się. Ale to jest to nieokreślone prawnie. Tak tego się nie da określić. A po co? Tak.
I teraz jeżeli na przykład będziemy mieli integrację europejską i wspólny kodeks karny, to po prostu nieważne, czy w polskim kodeksie karnym będzie mowa nienawiści. Następnie tak zwana implementacja dyrektywy unijnej o mowie nienawiści, polski Sejm nawet nie będzie musiał w tej sprawie głosować, bo prawo europejskie nam to wprowadzi. Państwo nie wierzycie, ja sam widziałem, miałem w ręku, będąc w bibliotece we Frankfurcie nad Odrą, żona mi to pokazała, dwutomowy kodeks prawa cywilnego europejskiego. Ono nie obowiązuje, ale niemieccy prawnicy już ten projekt napisali. Oni już tylko czekają na jego implementację poprzez prawo europejskie. Jeśli napisali już taki kodeks prawa cywilnego, spokojnie, prawo karne zaraz też napiszą. I teraz jest proste pytanie, czy wzorem kodeksu prawa cywilnego niemieckiego, który oni napisali w języku angielskim, żeby było ciekawi, żeby było tak bardziej internacjonalistycznie. Pytanie, co jest wzorcem? Kodeks cywilny niemiecki, polski, francuski czy hiszpański? Niemiecki oczywiście, tak. I tak naprawdę prawo europejskie jest to inwazja prawa niemieckiego na prawo polskie. Też moja małżonka kiedyś mi pokazała skład doradczy różnego rodzaju komitetów przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Tam jest ciekawa rzecz, bo to są rzeczy dostępne ogólnie w internecie. Człowiek klika, jest jakiś tam komitet prawny, nie wiem, typu do, dajmy na to, normalizacji wielkości jabłek. Jest 10 profesorów prawa, które siedzi w tym komitecie. Niech mi pan wytłumaczy, dlaczego 8 nazwisk jest niemieckich. To znaczy, że opracują jakieś tam reguły dotyczące jabłek i wezmą ustawodawstwo którego kraju jako wzorzec. Wezmą niemieckie. Nie, czy niemieccy producenci, którzy już mają te same normy tam powiedzmy od 20 lat, czy oni są na to przygotowani, na taką regulację? Są. A czy polscy są przygotowani? Nie są. Oczywiście dostosują się po roku czy dwóch, ale przez ten czas ktoś przejmie ich rynki. I na tym polega całe zagrożenie związane z federalizacją Unii Europejskiej, to są i procesy decyzyjne, jak i również stworzenie prawa europejskiego, które będzie prawem obcym narzuconym Polsce. Proszę pana, proszę nie brać osobiście tego, co za chwilę powiem. Pan przedstawił pewien pogląd i ja też przedstawię pewien pogląd. Proszę nie traktować tego osobiście, żeby pan się nie pogniewał na mnie. Otóż pana wypowiedź znakomicie pasuje do tego, że mamy recydywę XVIII wieku. Bardzo dużo analogii jest i ten pogląd, który pan przedstawił, też był charakterystyczny dla XVIII wieku, zwłaszcza dla schyłku XVIII wieku, kiedy to większość polskiej opinii publicznej właśnie tak uważała. Z tą niepodległością to mamy same zgryzoty. Albo Turek, albo Kozacy, albo musimy się opędzać. A jak nie będziemy mieli państwa, to niech się Katarzyna martwi o to, a my tylko będziemy się martwić, jakby tu wypić i zakąsić. To jest dokładnie ten sam pogląd. Potem się to zmieniło, te nastroje się zmieniły po tych takich doświadczeniach z rzezią Pragi i tak dalej, to się okazało, że to nie jest takie tam, że ma to plusy ujemne, bardzo dużo plusów ujemnych. No i przede wszystkim, jak to tak się mówi, ale to słuszne jest, jak ktoś nie chce nosić karabinu we własnej armii, to będzie nosił w cudzej, w obcej będzie nosił. I to nikt z nim nie będzie dyskutował, tylko dostanie kopa w tyłek i tyle. I to na żadne prawa człowieków się nie będzie mógł odwoływać, bo już nie będzie miał do kogo się odwoływać. Także dopóki my w tej chwili stoimy na pograniczu dwóch etapów i to dotyczy zarówno integracji europejskiej, jak i rewolucji komunistycznej. Kończy się etap umizgów, zaczyna się etap surowości. On jeszcze, dopiero my wchodzimy w niego, ale już tam takie złowrogie pomruki z tych czeluści dobiegają. A jak już wejdziemy, o, to wtedy już surowość się objawi w całej straszliwej postaci.
Dlatego lepiej nie eksperymentować w ten sposób. I tu zgadzam się z tym, co mówił profesor Wielomski. Dopóki mamy państwo, jakie by ono nie było, to zawsze jest szansa, że możemy je poprawić. Natomiast jak już nie będziemy mieli państwa, to nawet takiej szansy nie będziemy mieli. Dziękuję. Ostatnie pytanie, bo już niestety musimy... Ale nie ma parytetu z kobietami. No to nie my. To, te płcie wszystkie muszą... To nie na spotkaniach z nami, panie profesorze. Dobrze. No ja... Mam krótkie pytania do pana Stanisława z trochę innej tematyki niż dzisiejsze spotkanie. Pierwsze, że chciałbym poznać opinię na temat rządów Enwera Hoxhy, jaką pan ma opinię. A drugie, odnośnie tutaj dla pana Kustura, jakąś anegdotę związaną z panem Stefanem Kisielewskim i Kisielem. Proszę państwa, Enwera Hoxhy? Tak, ale pamiętam. Rządy Enwera Hoxhy, no nie chciałbym tam mieszkać, to najkrótszy komentarz, jaki mogę panu zaserwować. No, doktryner straszny. I ja nigdy tam specjalnie tych rządów jego nie spenetrowałem, bo mi się nie chciało, z lenistwa. Natomiast tam w Albanii znalazł schronienie taki prawdziwy komunista, Kazimierz Mijal. No i tam kiedyś nawet z ciekawości posłuchałem Radia Tirana. To były chyba lata 70. czy 60. jeszcze, jak on tam uciekł do Albanii. No i to wyglądało to strasznie. Nigdy nie słuchałem radia północno-koreańskiego czy telewizji, ale to wydaje mi się, że podobne jest. Bo tam najpierw były jakieś takie pieśni masowe, śmierć tam tyranom i tak dalej, a potem ten Mijal tam wykrzykiwał jakieś pogróżki w takie, no widać było, że to jest osobnik niezrównoważony emocjonalnie. Przypuszczam, że Hoxha też taki był. A jeśli chodzi o Stefana Kisielewskiego, no cóż, Stefan Kisielewski, to taka anegdotka trochę a propos właśnie tych wszystkich modnych obecnie pomysłów. Jeszcze w latach 40. jak redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, znaczy nie redaktorem naczelnym, ale redaktorem Tygodnika Powszechnego był ksiądz Piłowarczyk. Któregoś dnia jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego przyniósł artykuł, w którym dowodził, że należy likwidować starców. No i ksiądz Piłowarczyk czyta, mówi, no nie, panie profesorze, w katolickim piśmie coś takiego, nie ma mowy. No to ten zabrał ten artykuł, poszedł sobie. 3 dni później Kisielewski spotyka tego profesora na plantach i pyta go, jak pan profesor się czuje. A ten mówi, nie chcecie likwidować starców, to co mam robić? Dobrze się czuję. A to jeszcze może ja jedną anegdotkę o Enwerze Hoxhy w takiej sytuacji, moją ulubioną. Jak wiadomo, w Albanii za Hoxhy postanowiono, że podobnie jak w Chinach, wszyscy mają mieć jednakowe ubranka, takie mundurki. O ile dla nas facetów to proste, nie? Tak. My generalnie nie protestujemy, tak. Ale u kobiet to nie jest takie proste i się okazało, że była kwestia kontrowersyjna, a mianowicie długość spódnic. I Enver Hoxha rozważył problem i powiedział w ten sposób. Jak będą za długie, takie do kostek, to by znaczyło, że Albania jest konserwatywna, a my nie jesteśmy konserwatywni, bo jesteśmy rewolucjonistami. Jak będą mini, to będzie typowe amerykańskie zepsucie. Dlatego wszystkie były midi, czyli do kola. To ostatnie pytanie, czy pan Lewicki? Ja mam takie pytanie. Czy będzie potrzebny parlament, jak Sejm odda kompetencje Unii Europejskiej?
Proszę powtórzyć, bo nie zrozumiałem. Czy będzie potrzebny parlament, jak Sejm odda kompetencje Unii Europejskiej? Czyli parlamentowi. Ale będzie potrzebny oczywiście, gdzieby nasi umiłowani przywódcy parlamentowali. No musi być parlament, żeby tam się mogli kokosić demokratycznie. Oczywiście nie za darmo, bo to jak się służy Polsce, to nie ma takich poświęceń, jakich by nie można było tutaj ponieść. Dla Polski oczywiście, to jasne. Musi być. Tak jak to mój przyjaciel Janusz Potański w zakończeniu poematu, tutaj tak na koniec zacytuję, nieśmiertelnego poematu Caryca i zwierciadło. Jak tam jest na końcu scena, jak caryca pijana, goła i tak dalej, wpada młody praporszczyk KGB, tam widzi tę carycę, przypuszcza, że się schlała najzwyczajniej. Ale tu poeta powiada nie. Gdy car prorocze ma widzenia, zawsze go je spłyci cham i łyk. Dlatego muszą być więzienia, turma i łagier, kat i stryk. Dla ludu eto wsio równo, czy car, czy chan jest jego katem. Bo lud to swołoć i gawno, batem go, batem, batem, batem. To jest zakończenie tego naszego spotkania. Oczywiście instytucje demokratyczne przetrwają nawet koniec świata. Pani zażądała ode mnie na koniec, żebym trochę optymizmu. To proszę bardzo. Tak, proszę pani, jest, tak. Kiedyś na innym spotkaniu uczestniczka też dokładnie o to samo mnie poprosiła. No i ja jej zaproponowałem, ale to było w dzień, żeby wyjrzała przez okno. Co pani widzi? Ona wyjrzała i zaczęła mnie opisywać. Mówię, nie o to mi chodzi. A był piękny letni dzień. Mówię, ładnie jest na świecie. No ładnie, powiada. Widzi pani, mówię, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? Dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. I to jest ta dobra wiadomość. Proszę państwa, jeszcze tam na koniec chciałbym powiedzieć, że książki są. Jedną zwłaszcza chciałbym państwu na jedną zwrócić uwagę, bo jest najnowsza jeszcze ciepła, mianowicie Alfabet Idei. I to można kupić w pakiecie, bo tam jest pierwszy i drugi tom. Dziękuję bardzo. To ja też powiem, że jest również moja najnowsza książka, która w czwartek wyszła z drukarni. Konserwatyzm ezoteryczny o prawicowej masonerii. O. Drugi tom Alfabetu Idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book, polecam serdecznie.